Zaczynamy. Siema wszystkim, Spok z Was z tej strony. Wtorek, godzina 19:30 i będzie live. Miał być. Jutro, ale jutro jest Dzień Kobiet, dobrze mówię? Tak, to jest 8 marca, więc załóżmy, że spędzę ten wieczór z żoną jutro. Natomiast dzisiaj przydałoby się zrobić z tego tytułu live'a. Także siema wszystkim, napiszcie, czy jestem live, czy mnie widać, czy słychać. Czy jak jest, bo na razie to już uciekł. Czat. Siema Łukaszu, siema Jakubie, siema Rafał, siema Hack the Milk, siema Bzyku. Jak jebnie, to Spok naprawi. No różnie, nie zawsze. Nie wszystko da się naprawić. Czasami nie ma części, czasami nie masz weny, czasami nie umiesz. Życie. Dobra, słuchajcie, konsola pana z jakiegoś urzędu. Nie wiem, czy skarbowego, czy z ZUS-u, czy skąd. Powiedział przez telefon, że pracuje w urzędzie. Więc, tak w skrócie, jest jakiś problem z napędem. Ponoć nie wciąga płyt, nie wydaje, ale ponoć je odczytuje. Nie wiem. Dopiero teraz podłączę konsolę i zobaczymy, co jest grane. I mam nadzieję, że to będzie szybki temat. Szybki. Ale życie pokazało, że już jest różnie. No, najpierw trzeba mieć kabel zasilający. Czekajcie, niebieski. Patrzcie, jaki mam niebieski, fajny kobelek. Człowieku. Dziś pomarańczowy był. O. Chodź tu mała. Dobra. Spoko. Ej, tu jest płyta w napędzie. Nie, wy tego nie widzicie, ale centralnie tu jest płyta. Nie wiem dlaczego, ale spoko. Jakość jak nigdy. Nie no, 1440p jest dzisiaj, więc jakość jest taka jak zawsze. Odpalamy konsolę. Power. Dobra. Słychać, że laser w tym momencie chce zakręcić talerzykiem i ogniskuje, a płyta jest tutaj. Tu jest płyta. Robol Pospolity, pracowałeś kiedyś na etacie? Super jest mieć dzielną działalność chyba, która łączy się z pasją. Już mam dosyć pracy na etacie. Mimo, że otworzyłem firmę, to mam jakiś strach przed przejściem. Dalej tych nie wydłużyłem donate'ów, sorry. Pracowałem kiedyś. Pracowałem. W makro pracowałem. Chemię wykładałem. Człowieku, byłem tak zdolny, że chemię wykładałem. W makro. Bryzę, dosie, wanisz. Jak trzeba było, to i podpaski dokładałem. Najgłupsze, bo jak mnie kobiety pytały, czy są takie, czy takie, czym się różni. No ale trudno. Przy sobie ich tam nie używałem. Dobra, lecimy. Minionek. Marcelinka, jakiś użytkownik. Trzeba być dobrej kondycji alkoholowej, żeby się ręce przy kulkach nie trzęsły. A, bo to są wpłaty z poprzedniego live'a, bo wtedy coś się zacięło, nie pamiętam. I chyba później nie było Daniela, więc nie puszczał. Tak. Kiedyś też tak myślałem, nie? Że trzeba coś wypić, żeby te dłonie pracowały w miarę płynnie. Ale nie wiem, wy przeważnie myślicie, że my mamy ręce dosłownie precyzyjne, mega precyzyjne, nie telepią się. Dłonie nam się telepią, tylko tego nie widać pod mikroskopem. Utwórz użytkownika, bach. Dawaj, pomiń. I w zasadzie przygotowałem sobie FIFA do włożenia, ale nie będę wkładał, bo płyta jest jakaś tutaj. Dla mnie układanie tych kulek jest bardzo satysfakcjonujące. Pozdro Spoksik. Czyli to było z tego live'a, co układałem ręcznie. O Jezu, tak, Nintendo Switch. Po nocach mi się śni. Kupiłem to sito, słuchajcie. Przyszło, w sobotę. Już zrobiłem rebaling jakiegoś tam układu w Switchu. No i rebaling wykonany poprawnie, a konsola niestety dalej nie działa. Siema wszystkim. Data ślubu ustalona. Przyjedziesz na pożegnanie kawalerskiego życia. A, Brzęczyczykiewicz. Siema. Rozpocznij. Znak zapytania. Nierozpoznany dysk. On nie może rozpoznać dysku, bo płyta siedzi trochę tutaj, w tym miejscu. A on myśli, że jest płyta w środku, więc wiecie, galimatias. Spok, leci w kulki od samego rana. Tak, no bo to był ranny live, zgadza się. Dobra, słuchajcie. Wciskamy eject. O! Słyszycie? Idzie! Harry Potter. Jaka brudna! O ty kurde. To jest to, o czym mówię. Zwracajcie uwagę na to, w jakim stanie wchodzi płyta do napędu, bo jest dramat. Tak brudna płyta, to jest tylko jedno. Brudna później optyka. O, nawet szmatka nie chce czyścić. Na sucho tego nie pojadę. Także tutaj preparatem ją psikniemy.
cyk i lecimy. Jak wyszło z tym drugim laptopem Asus? Jutro będę lutował mu procesor pewnie, więc na razie nie wyszło. Ej, ostatnie wpłaty się coś posypały. No tak, no bo nie było moderatora od wpłat, więc nie było wyświetlania wpłat. Dobra, spróbujmy jeszcze raz wsadzić tą płytę, albo zobaczymy od góry. Co robimy, że oglądamy poranny live? Siedzimy i serwisujemy lasery budowlane. Pozdro z Radomia. O, fajnie, kurde. Zobaczymy, jak połknie płytę. Tutaj rolki są do ogarnięcia. O! Słychać! Pojawiła się płyta. Jest Harry Potter. Słuchajcie, to będzie... To jest tak. Naprawa tej konsoli to jest mega prosty temat, tylko trzeba całą rozebrać. Czy jest szansa na usunięcie Passmaster i Slave z BIOS z lapka 2012 rok i 5 Fujitsu, jedynie wyciągając baterię BIOS? Czy potrzeba większej integracji? Ingerencji chyba. No... Cholera wie, jak ten producent wymyślił. Powinna być tam jakaś zworka na płycie Clear CMOS Password, a jak nie ma, no to wgrać nowy czysty BIOS. Dobra, gasimy ją. Jak wyłączyć konsolę PS4 Pro? Całkowicie. Trzymamy 7 sekund. Raz pikła, czekamy aż drugi raz piknie. Impressive. Zobacz jak Spox 2 szybciej leci w kulki. Ta, co oznacza Turbo Life? To taki, że będzie szybki. Turbo. Albo będę gumy turbo wcinał. UBT2 daje radę z tym pasem. No, dokładnie. Program od Andrzeja, powiem wam, naprawdę działa rewelacyjnie. Jestem mega zadowolony z niego. Batman to była jedna z lepszych bajek z czasów dzieciństwa. No, bez kitu. Batman był w pytę. W pytę. Dobra. Polecimy teraz z plombami. Zrobię to, co uwielbiam. Zerwę plomby. Tak po chamsku. Żeby potem pisali, jak on to zrobił, dlaczego nie podgrzał hotem. I patrzcie, żeby było lepiej widać. Wiem, że wam się to nie podoba. Ale to jest moja złota zasada. Już ją przedziurawiłem i... Ha, ha, ha. I już po plombie. Nie będzie oszustwa. Jeszcze niech ktoś napisze, że porządne serwisy ściągają plomby tak, że ich nie widać ingerencji. Ale mam to w nosie. Ja robię po swoją. Siema, Spox. X360 otwiera się sama szuflada. Co przyczyni... Czy przyczyną może być wybrzuszony kondensator? To na pewno kondensator napędu. A tak na serio, to trzeba rozbierać, sprawdzać. Ale raczej tam mechanizm się blokuje. Bo ciężko powiedzieć, kurde. Dobra, odkręcamy dwie śruby i lecimy. I cyk. Siema, pozdrowienia ze Starachowic. Cześć. Jakiej soldermaski używasz? Mechanika, soldermaska. Soldermaska. Ja używam tej soldermaski. Kupiłem ją jeszcze z 2 lata temu. Bardzo jestem z tego zadowolony. Gdzie dostanę dobry zasilacz do TV Sony Bravia? O człowieku. Dzięki za wpłatę, natomiast nie mam pojęcia. Allegro, Olix, nie wiem, czy kupisz nowy. Taka soldermaska mechanika. Ona jest niebieska. Bardzo ją lubię. Dobra. O, zobaczcie, w tym miejscu jeszcze jest folia na dysk. Można ją wsiąknąć. W zasadzie trzeba. Nie był ściągany. No. I lecimy. Pozdro z Kielc. Franek Frankowi. Cześć. Szybki temat. Coś czuję, że do 23 zejdzie. Nie zejdzie. Bez przesady. Powodzenia w układaniu. No to tak, bo to się tyczy porannego live'a. A live się zakończył wtedy. Najgorsze jest to, że tamta konsola niestety nie wstała na nogi. I później jak się okazało, ja tam źle wlutowałem jedną pamięć RAM. Był rząd kulek był przesunięty. RAM była przesunięta o jeden rząd. Wylutowałem, zakulkowałem na nowo. Znowu wlutowałem, dalej był blue screen. 2 miesiące w domu na zwolnieniu to i z nudów człowiek z układaniem kulek wygląda. A to super kanał, super, że dzieli się własną wiedzą. No, trzeba się dzielić jakkolwiek, nie? Dysk twardy wyjęty. Zaraz zobaczymy, co w trawie piszczy. Myślę, że konsola będzie brudna. Co robisz 12 sierpnia o godzinie 12? Będę na weselu, kurde. Pewnie tak. Zobaczymy. Bo... Co może być 12 sierpnia o 12? Będę na molo w Kołobrzegu.
Nie no, żartuję. Pozdrowienia od trolla, ale nie tego złego. Z Nysy. Też zajmuję się serwisem, ale sprzętu oświetleniowego na koncertach. Super robotę robisz. Spoko, dzięki. A, jeszcze jedna śruba. Czekajcie, bo się przy... O, pyk. Trzecia śruba. Jeszcze trzeba podnieść te plastiki. Czasami one blokują, czasami nie. O, dobra. Konsola PS5 powinna stać w pionie czy poziomie? Jak ci wygodnie. Ogólnie tak, piątka mniej zajmuje miejsca w pionie, a w poziomie jest bardziej stabilna. Dzięki za twoją pracę, bardzo dużo nauczyłem się z twoich filmów. Szacun za wiedzę i doświadczenia. Leci cegiełka dla dzieciaków. Pozdrawiam. Ale brudna konsola, patrzcie to. Świat, o teraz widać. Zostawię na pamiątkę dla klienta. Kurde, brudno jest. Bez kitu. Czekajcie, trochę ISO zmniejszymy, bo jest 1200. Damy mu z... O, 640 jest naturalniej. Zgłosił się ktoś, może z uszkodzoną pamięcią MC w Wii U? Nie wiem, nie robię. Zwrot kosztów za paczkę, Mati. Dzięki, dzięki. Ale brudna konsola. O, psia dupa. I teraz tak, żeby dobrać się do napędu w konsoli PS4 Pro, to co? Trzeba ją całą rozebrać. Napęd jest ostatnim elementem, do jakiego w ogóle zaglądamy. Rebaling z rana jak śmietana. Stówka na kuriera. Dzięki. Szaleństwo. Szaleńcy. Ludziom jednak podszedł poranny live. A tak sobie pomyślałem, to był wtedy wtorek tamten. A odpalę live'a. Może wejdzie parę osób, a tu z 1000 ludzi było. Także, oj, criss cross. Dobra, otwieramy konsolę. Moja jest brudniejsza. No ta konsola przyszła nie na czyszczenie, tylko na... Kurde, co innego. Otwieram whisky 1,5 litra i pozdrawiam. Życie jest piękne. No, czego nie. Dobra, wpychamy szpatułę. O, nie lubię takiego pyłu. To jest najgorsze, co może być. Potem trzeba się myć. Ajajaj. Wentylator. W miarę. A jakie tu naturalne, zobaczcie. Takie ślady, trochę jak paski na zebrze. Bez kitu. Lecimy dalej. Pfu, kurde. Zaczynam je powoli dławić. Wild Drone Eye. Witam i pozdrawiam serdecznie z najbardziej dzikiego kanału Wild Drone Eye. Oczywiście sianko, dzięki. O Jezu. Dobra, odkręcamy. Odkręcamy te śrubki. Jak skasować hasło z kości BIOS? Jak to jak? To wszystko w zależności od tego, jaki to jest sprzęt. Często jest to wszystko zabezpieczone. Trzeba odczytać kość, wygenerować odpowiednim programem nowy wsad, nowy BIOS, zapisać i potem macie. Dzień dobry. Jeszcze ktoś przyszedł o tej porze. Widzicie to? 19:40 ludzie przychodzą do serwisu. Życie jest piękne. Piję butelkę whisky. Oglądam twoje wideo. Kurde, wypijesz 1,5 litra? Da się tyle? Trzeba mieć łeb, jak sklep. Dobra, teraz tak. Wyciągamy zasilacz. A nie, źle. Pośpieszyłem się. Zasilacz jest jeszcze dodatkowo przykręcony z tej strony. Jaki tu syf. Come on, Fox. U siebie w pomieszczeniu nie mam żadnego odkurzacza do czyszczenia konsol. Więc dzisiaj tak naprawdę na live'ie zrobimy tylko ten napęd. A resztę już poza live'em. To jedź, Mieciu. Jedziesz po te rzeczy do kupienia? Tak. Dobra. Ta sztuka musiała ładnie hałasować. Zakładam, że jakbyśmy włączyli jakieś God of War czy Ghost of Tsushima, to konsola by chodziła naprawdę głośno. Tak zakładam. No. Szkoda, że nie mam tego odkurzacza. Będę musiał skoczyć do Miecia na stanowisko i jednak trochę to przetegować, bo to się tak wydaje, ale tu jest co robić. Nie mogła się trafić jakaś czyściutka konsola z usterką wciągania płyt.
Brawo za cierpliwość. Odszedłem od kompa dwie HTM, a ty dalej w kulki lecisz. No tam to kulkowanie było męczące. Jeszcze kulki, z tego co pamiętam, 0,3. Wczoraj bawiłem się sitem, no to z udziałem sita 15 minut roboty, tak no, za pierwszym razem na spokojnie. Więc wyszło bardzo znośnie. Przy czym sito nie jest w formacie 90x90, tylko ciut mniejsze. Jakieś takie dziwnie wycięte jest to sito do tego Nintendo Switcha. Co tam piszecie? Ile kulek ma? Cześć, Spox, ty chyba jesteś pracoholikiem. No oczywiście, że jestem. Od dawna nim jestem. Pozdro dla pająka. Weź się za robotę, a nie oglądaj Spoxa na drugim monitorze. Dzięki, Spox, super oglądać ciebie i pracuję. Dzięki, dzięki. Najlepiej jest robić to, co się lubi, żeby jednocześnie ci jeszcze dawało jakieś pieniądze. I wtedy układ się zgadza. Dobra. Blacha, jeszcze jedna śruba. Pytanie dla czatu. Czy dysk SATA 3 można wsadzić do PS4 Slim? Można. Bez problemu. Pozdrawiam z najbardziej dzikiego kanału. Drobne dla chorych dzieci. Ej, to już chyba była ta wpłata. Tak mi się wydaje, że się już pokazała. Chyba, że drugi raz została wysłana. A, bo może ktoś wpłacił dwa razy, bo się nie wyświetliło za pierwszym razem. Jest taka szansa. I co? Jest tu kurz? Jest. Brud musi być. No dobra, teraz... Ale ona jest brudna. Słowo daję. Zakładałem, że ta konsola generalnie ma problem z mechaniką napędu. Powiadomienia na YouTube. Dopiero teraz dostałem powiadomienie, że jest live, a transmisja trwa już ponad 4 godziny. To jest w ogóle dziwne, że te powiadomienia czy na Facebooku, czy na YouTubie źle działają. Nie wiem, sprawdźcie sobie, czy jeżeli subskrybujecie kanał, to czy w prawym dolnym rogu jest ten dzwonek zaznaczony. Bo niektórzy nawet mają zaznaczony, a i tak nic nie przychodzi. Odkręcamy dalej. Nowe tipli się nie wyświetlają? Jeszcze chyba nie doszliśmy do nowych, tak mi się wydaje. W OBS-ie wysypały się wpłaty. Zobacz, co się dzieje na dole po lewej stronie. Holy shit! Holy! Kamera na czoło. Proszę, dzięki. Na czoło. Jak była premiera PlayStation 4, to był ten 2013 rok, no to wtedy miałem GoPro na głowie i nagrywałem tą scenę, jak rebalink robimy układ, jak on jest lutowywany. Mam gdzieś jeszcze na dysku sieciowym oryginalne nagranie. To fakt faktem nigdzie nie zostało użyte. Chyba kiedyś to wrzucę. Tam widać jeszcze obok mnie Miecia, jak miał... To było 10 lat temu. Młodego Miecia widać. Tak. A ja w tych skarpetach i w klapkach. Pozdrawiam cię, Adrianie Wałkowiaku. Jeśli dobrze powiedziałem, to spoko, jak źle, to przepraszam. Dobra. Termopadły. Mokre. QDR, odzyskiwanie danych. Pozdrowienia z QDR Poznań. Właśnie, jak macie temat z odzyskiwaniem danych, ja odsyłam właśnie do QDR Poznań, więc znają się. O, termopady słabo widać, ale lśnią się. Są mokre, lepkie, nie trzeba im pomagać na siłę. Teraz tak, wyjmijmy sobie zasilacz. Ale syf, Ej, chyba nie wykręciłem wszystkich śrubek, czekajcie, upewnię się. Wykręciłem, dobra. Zobaczymy, czy urwę gniazdo od czego? Od zasilacza, od płyty głównej. Siema Spox, jaki czas oczekiwania na naprawę? 3 miesiące czekam już na BIOS w lampku. No to tak gdzieś wyjdzie, że z 3. No tak było. Zależy jaki sprzęt. Do niektórych tematów nie mamy dostępu i się wszystko wydłuża. No, jeszcze przez grudzień, wiadomo, święta były. Potem ja w styczniu prawie cały miesiąc byłem nieobecny, bo byłem ja chory, żona chora, dzieci chore. Ej, mocno siedzi. Słowo daję. To jest ta wtyczka, którą bardzo często wyrywają klienci, jak robią sami konserwację. I powiem wam, że centralnie tym razem to siedzi mocno. I pokażę wam, co można zrobić, żeby tego uniknąć. Patrzcie. Jeżeli nie możecie wyciągnąć. Wyciągamy kabelek zasilacza. Też kurde nie chce iść, ale poszło. Dobra, wyciągamy kabelek. I to jest taki lifehack, nie? Czyli kabelek zostaje. Pyk. I wyciągnę płytę razem z kabelkiem.
Po co mam ryzykować? Ja i tak za chwilę to wyciągnę. Pokażę wam w jaki sposób, ale jak już będę miał dogodną pozycję do zrobienia tego. Czekajcie, jeden łyk wody, bo dzisiaj słabo. Pozdrowienia dla Darii. Po zgłoszeniu roboty, czekać na kuriera, czy wysyłać samemu? Wyślij sam, tylko napisz nam, że wyślesz we własnym zakresie. Cześć Spox, pozdrowienia z brzegu opolskiego. I gdzie jest brzeg opolski? Nie wiem, nie byłem tam. Co tam w ogóle piszecie? Pyk. Odkręcamy. Walkowiak, a nie Wałkowiak. Spoko, małe litery. Także przeliterowałem delikatnie. Powoli, pomyliłem się. Blues, blues. Idziemy, idziemy dalej. Siemano, Piotr Kurp. Robimy ankietę. Właśnie, robimy ankietę. Dajcie jakąś pomysł na ankietę. Ja muszę się skupić na robocie. Muszę lecieć z koksem, a wy napiszcie jaka ankieta, tylko jakaś normalna. Spox, pozdrów proszę moją żonę Asię z Tarnobrzega, która ze mną cię ogląda. Asiu, pozdrawiam cię. Pozdrawiam Tarnobrzeg i wszystkie, w sumie nie wszystkie Asie, tą dokładnie konkretną. Z nazwiska nie wiem, ale spoko. Dobra, wyciągamy. I teraz, a jest syf. I ten kabelek, patrzcie. Podnoszę. Kabelek, cyk. Jest, nie? I w ten sposób unikniemy wyrwania złącza z płyty głównej. Hej, czy jest nadzieja, wsparcie dla Julki? Pisałem maila, pozdrawiam. Nadzieja zawsze jest. Dużo osób pisało, jeżeli chodzi o wsparcie, także zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jak wygląda płyta główna z PS4 Pro? Jest delikatnie brudna, ale w kamerze jak zwykle nie do końca to widać. O, troszeczkę brud odznacza się, jak już palcem jeżdżę po laminacie. Co możemy zrobić? Wiadomo, że trzeba to wszystko czyścić. Tutaj jest wszędzie syf z jednej konsoli. Tak na dzień dobry, co zrobimy? Zmierzymy sobie baterię. Głupio by było taką konsolę później złożyć, żeby się okazało, że bateria jest wywalona, więc wiecie o co chodzi. Jakie jest napięcie? No, pokaż Spox. No, nie umiem zmierzyć. 2,8. No, powiem wam, że będzie można zmienić. Spox, co słychać? Jak dzionek minął? Co jadłeś na obiad? Nawet nie chcę mówić. Zjadłem dzisiaj na śniadanie dwa wczorajsze mini hotdogi z żabki. Dzisiaj na śniadanie o 8.50, tam 9. A potem o 14 zjadłem jednego hot doga, takiego małego z piekarni. I później Mietek pola znowu do żabki i kupił mi panini. Więc dzisiaj to jest słabo. Dlatego ma być turbo live, bo ja muszę zaraz skończyć, bo ja nie wytrzymam pod kątem mocy. Odetnie mnie. Już czuję spadki, ale live musi być. Takich swojskich żabek. Parówek nigdzie nie kupisz. Ja przeczytałem już żarówek. Siema Marek Trybala. Teraz ten kabelek. No powiem wam, ale siedzi. Pierdzielony. Bez kitu. Dawno nie widziałem tak zapieczonego wtyku. Co można zrobić? Możemy złapać kombinerki. Coś co... czym przytrzymamy, nie? Łapiemy, robimy zoom, bach. I albo urwę, albo nie urwę. Ściskam i teraz poszło. Pytanko, czy można dać ciekły metal do laptopa Legion? Czy jak będę go przynosić, to nic się nie stanie? Nie dawaj. Nie dawaj do laptopa ciekłego metalu. Mam kolejnego Asusa, dajmy na to teraz, który on fabrycznie chyba z ciekłym metalem jest i ten ciekły metal uciekł spod chłodzenia, wypaliło przetwornicę
i już wyciąłem w laminacie dziurę wielkości 5 mm, średnica. I raczej z tego laptopa nie będzie, taki kozacki sprzęt za spore pieniądze. Także nie jestem za tym, żeby w takich ruchomych urządzeniach był ciekły metal. Dobra, idziemy dalej. Płyta na bok. Pyk, pyk, pyk. I co? Rozkręcamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o PS4 Pro, nie odkręcamy tej blachy. Nie wiem dlaczego. Już parę razy się zdarzyło, że ktoś odkręcił te dwie śruby i później nie wiedział, w którą stronę ta blacha jest. I były przez to problemy, bo układ chłodzący nie dolegał do płyty głównej i co? Sprzęt się grzał, więc tej blachy nie tykamy, nie odkręcamy tego. Spok, czy jednak rozważasz podejście do tego Nintendo Switch, co niestety blue screen? Nie, jego już nie będzie robić, nie będziemy robili. Siema Spok, może masz może procek i 5300H? Nie, sam takiego potrzebuję. Dla klienta naszego, do laptopa klienta. Już zaczynam się mylić w tym, co mówię. Sprawdzamy, będzie filc na układzie chłodzącym, czy nie? Powiem wam, że spoko jest. Patrząc na to, że ta konsola cała była taka brudna, to tutaj układ chłodzący, no liczmy, że jest zatkany, nie wiem, na 20%, 30%. Nie jest źle. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Dobra, zabieramy układ chłodzący. Tak bardzo serio, to jest jeszcze czyste. Gorszy syf ludzie przynoszą mi do lombardu. To fakt. Dobra, teraz napęd. Napęd oczywiście jest ostatnim pieprzonym elementem tej konsoli. Jak można w tak głupi sposób zaprojektować konsolę? Żeby dobrać się do napędu, rozbieraj wszystko. Te dwie dychy puściłem na poprzednim live i teraz dopiero weszło. Tak, zgadza się, bo dopiero moderator je dał dalej, bo wtedy go nie było. Więc wiecie jak to jest, czasami kogoś ponosi fantazja we wpłatach i myśli, że nam zrobi psikusa, ale to nie tym razem. Człowiek uczy się na błędach, więc to jest najfajniejsze. Także, o, co ta śrubka tu robi? O kurde, powiem wam tak, dawno napędu z PS4 Pro nie rozbierałem. Tak uczciwie, z rok czasu bankowo. Wielkot. Czołgiem, piątka do piątki, a zbierze się dziesiątka. Jakie masz terminy na naprawę Acera? Prawdopodobnie podłączony oryginalny zasilacz i padło. Standardowe terminy są tragiczne, bo jest to liczone w wielu tygodniach. Jak trzeba coś przyspieszyć, to zrobimy naprawę ekspresową. Choć nie wszystkie udaje się zrobić ekspresową. Także jak coś, wbijaj, daj znać, że ty to ty. Przydziałamy szybciej. Także, dobra, odkładamy ten plastik tutaj. Niech sobie leży. Ale syf. Sakra. Jak wygląda nasz napęd? Napęd jest brudny. I to powiem wam, bardzo, bardzo jest dupek brudny. Napęd składa się w tej generacji z dwóch śrub. W PS4 FAT była jeszcze gdzieś trzecia tutaj na brzegu, jak mnie pamięć nie myli. Jeśli wprowadzam w błąd, sorry. Siema, pozdrawiam z Tarnowa. A, dzięki, dzięki. Cześć Tarnów. Co mówi ściana do ściany? Spotkajmy się na rogu. O, widzisz, dobrze powiedziane. Teraz rozkręćmy sobie ten napęd. Trzeba będzie wszystko w nim przeczyścić. Jak to wygląda? Z tej strony na szczęście nic nie jest pozaginane, natomiast rolki. Rolki to są aż żółtawe. Widzicie ten brud na rolkach? Hej Spok, co się stało z tymi dwoma Zenbookami, które miałeś na serwisie? Jeden już wyjechał do Holandii w tamtym tygodniu, drugi czeka i będzie robiony jutro. Możliwe, że nagram z tego materiał i to będzie na sobotę. Zobaczymy. Jest brud, więc pozdro schorzej, Motomona. Cześć. Kurde. W takim układzie, słuchajcie, musimy tu zrobić powoli porządki. Myślę, że taki zoom wystarczy. Teraz tak, pierwsze co, przydałoby się wyciągnąć rolki. Więc można to podważyć czymś,
Siema, jaka cena orientacyjna za wymianę Wi-Fi w PS4 FAT? 300 chyba 50 zł, jak mnie pamięć nie myli. Tak, 350 średnio. No. Podnosimy, zobaczcie. Szpakutułkę wpycham i pyk. O. Wyciągnięte rolki. I czasami jest tak, że te rolki można umyć i będzie spoko, a czasami jest tak, że niestety ich mycie nic nie daje i trzeba je wymienić na nowe. Dziwnie z tym jest. W większości przypadków oczywiście mycie, regeneracja zdaje egzamin. I co dalej? Trzeba zrobić tutaj porządek z tym syfem wokół trybów. Ten kurz, te kłęby kurzu wchodzą w tryby, potem na rolki, dlatego jest poślizg i nie mają rolki siły wciągnąć płyty, bo one są śliskie. A powinny być takie, wiecie, gumowe, typowo gumowe, gdzie ta płyta jest zaciągana elegancko. Więc teraz przydałby się jakiś pędzelek. O, mam tych pędzelków od tych PTM-ów, od pana Chińczyka. Sobie to delikatnie posmyramy. Tu jest jakiś brud. Nie wiem, czy on nie był zalany. Widzicie ten ślad? O, tutaj jest refleks świetlny. Ty, no bez kitu, nawet tu jest brud. Dziwne. Tutaj w napędzie jeszcze coś jest, jakiś ślad. Hej Spok, co się stało z tym? A, to już było. Ej, poczekajcie, bo tu trochę ISO damy więcej. Widzę ciało obce. Możliwe, że przez ten element nie działa do końca mechanizm. O, o to. Tego nie było, nie powinno tego być. Agnieszka, Aga, pozdrawiam. Kompresorem teraz. Wiecie co, jeżeli chodzi o zastosowanie kompresora, to nawet trzeba walnąć kompresorem, tylko trzeba optykę wyciągnąć. Siema Spok, takie pytanie, czy robisz jakiś film, jak wygląda termopad PTM po dłuższym korzystaniu? A co się z nim dzieje? Pozdrów proszę moją żonę Lucynę. Pozdrawiam siebie, Lucyno. Zrobię materiał z zastosowania PTM-a, a na przykład w PS5, którą mam w domu, tam jest PTM. Zrobimy taki test, no nie wiem, za pół roku, za rok, bo póki co ta konsola, dzieciaki na niej grają, czasami w Astro, no i ma się dobrze. Nie ma sensu, wiecie, co dwa miesiące sprawdzać czegoś takiego, bo PTM kosztuje sporo siana, a dajmy mu dojrzeć, niech on pogorszy swoją pracę, ale brudny napęd. No. Musimy się do niego dobrać dalej. Wyciągnijmy z niego wszystko, wyczyszczę napęd. Dzisiejszy materiał będzie skupiony na tym, żeby wyczyścić napęd, bo reszta konsoli nas nie interesuje w tym wypadku, bo na jakimś tam live'ie było, jak po kolei czyszczę PS4, czy FAT, czy Pro, czy coś innego, tylko ISO. Teraz ISO jest jednak za... O. Za dużo. 1900 ludzi w człowieku. Jaka jest szansa naprawy dysku twardego w laptopie? Pyta IQDR. Paweł Florczyk, pozdrowienia z Kobierzyc. Dzięki, Pawle. Odkręcamy śrubeczki. I zaraz jeszcze jedna śruba. Wyciągniemy blok optyczny. Ja tutaj mam kompresor. Mam nadzieję, że jeszcze jest nabite urządzenie i będziemy mogli pyknąć. Jeszcze jedna śruba. O, gdzie mi wylatujesz, dziadu, ty jeden. Ale lag ma tipli. Lag nie ma tipli, tylko trzeba to... Ale jest wyjechany to. Klient kręcił śrubokrętem, zobaczcie. Ogólnie, jak wygląda otwieranie awaryjne napędu? Jeżeli utknie wam płyta, bo konsola się zepsuła, prądu zbrakło. Wkładacie śrubokręt z zewnątrz i kręcicie. I wchodzi przez to. Tu było walczone. Także nieźle. To właśnie przez ten otwór przechodzi śrubokręt i będzie wtedy można spokojnie oczywiście usunąć co? Usunąć płytę. Polecam odkurzacz do tonerów na przykład 3M. Ciągnie jak szalony i do serwisu idealny. Ty wiesz co? Wyślij mi link na mojego maila serwis@wielkielektronik.com. Ja bym z chęcią coś kupił, bo potrzebowałbym czegoś niedużego i żeby były małe końcówki, bo my używamy standardowego odkurzacza do domu. Co tu dużo mówić?
działa dobrze, ale jednak nie do końca jest to fajne. Teraz tak, odkręcamy i blok optyczny powinien wyskoczyć. Możemy go od góry wdusić do dołu, delikatnie, i zobaczcie. Pyk. I wszystko nam zostało, razem z jednym trybem. Tutaj trzeba porobić porządek. Ten tryb też jest brudny. Wszystko by się przydało wyczyścić. A tryb był w miejscu tutaj. O. Łącznie z tą gumką, która idzie z trybów na silnik. Można wentylator z PS4 i radiator chłodzący potraktować odkurzaczem. Wszystko można. Jak zrobisz to z głową, to przeżyje. Jak zaszalejesz, to skończy się różnie. Dobra, rozkręcimy co nieco te tryby. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie no, brud jest. Jest brud. Tutaj tak samo. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy tam jest jeszcze trochę jest tego smaru. Nie, nie ma. Nie ma nic. No i słuchajcie, trzeba go przekręcić trochę. Niech te tryby... Oho, zgubiło się. Dobra. To się wytnie. Czyścimy dalej. Zaraz będę musiał włazić pod biurko i szukać. Nie wiem, gdzie on jest. No ale cóż, uciekł. Uciekł. Takie rzeczy tylko na live. Cześć Spoks, pozdrowienia z Oławy, to koło brzegu opolskiego. No, dzięki, cześć. Napęd musimy wyczyścić. Wiadomo, jak ktoś ma kompresor, używa kompresora. Jak ktoś nie ma kompresora, bierze pędzelek i powoli robimy dosłownie jak malowanie. To rozwiązanie jest proste i tanie. I działa, nie? Lepiej ruszyć ten brud jakkolwiek, bo a nóż widelec on zejdzie z tego napędu. Oczywiście jestem zwolennikiem kompresora, bo go posiadam, przywalę 5 atmosfer czy ile i to wszystko zaczyna chodzić w dobrym kierunku. Ale tutaj mówię, napęd nosi jakieś ślady brudu. Coś delikatnie musiało być podlane. Ale syfu. I lecimy. Nawet dotąd jest ten brud. Taki delikatnie widoczny, ale jest. Przemyjemy to. Co tam znowu? O, już mi Daniel Gorczyca wysłał na Messengerze link. Dzięki. Także odkurzacz do... Czego to było? Do tonerów? Z chęcią kupię. Mam nadzieję, że nie kosztuje milionów monet. I będzie spoko. Kurde. Dobra. A lubisz malować? Rysować bardziej. Zmalowanie... Słaby za mnie malarz. Malarzysta. Malarzystą nie zostanę. Aczkolwiek w domu malowałem ścianę tydzień temu. W salonie. Zachciało nam się innego zegara na ścianę. No i się tynk trochę urwał. Trzeba było szpachlować ścianę 3 razy. I na nowo malować. Dobra, to mamy, to mamy. Spoko. Teraz przydałoby się co? Kompresor użyć. Zobaczymy, czy on jest nabity. Mam pistolet. O, widzicie? Jest dysza pod nogi, bo... Wiadomo, nie będę tutaj na blat psikał. I tak ten kurz będzie się unosił, ale w mniejszym stopniu. Nie takim, że będę się tutaj dławił. Teraz jeszcze pytanie, gdzie poleciał tryb? O! Daleko nie uciekł. Patrz, dzisiaj po prostu chce mi zrobić prezent z okazji Dnia Kobiet chyba, więc fajnie. Ufaj dane płyty, witam. Aleluja i do przodu. No a jak? I gangster jest. PTM to będę wkładał do swojej PS5 po gwarancji, a ta już niebawem się kończy. Jak dzisiaj nie zapomnę, to przypomnijcie mi, pokażę wam, jak dzisiaj przysłał klient PS5. Naprawdę, jak wysyłacie do mnie sprzęt, proszę was, pakujcie dobrze. Bo to jest smutne, smutne.
Konsola przyszła na usterkę napędów. Zastanawiałem się, czy robić live z tej konsoli, czy z tej. Ale ta konsola długo czeka, i więc ma pierwszeństwo. Dobra, teraz tak. To wszystko jest wyczyszczone, tak w miarę. Chociaż trzeba jeszcze przemyć szmatką ślady zalania. A preparat do plastiku. Ja używam właśnie tego preparatu AS03. Także na wszelkie zalańce psikam na szmatkę. I zobaczcie, zaraz sobie przetrzemy. Bo tam jest, właśnie tutaj się odbija ten refleks świetlny. Więc napęd miał kontakt z jakąś cieczą. Tak samo i tutaj. Coś musiało być. Naprawa kabla PSVR. Piękna sprawa. Uśmiałem się strasznie od momentu ucięcia kabla. Czułem, że to będzie durciarstwo na maksa. Fajnie, że pokazujesz też takie rzeczy, a nie tylko idealnie i bez pomyłek. Kurde. Powiem wam tak. Z tym kablem to był taki kurde niewypał. Masakra. Nie spodziewałem się w żadnym stopniu, że tam w środku może być piękna wtyczka z kabelkami na wierzchu, że to będzie takie do naprawy. Standardowo jak się rozbiera te kable, one wszystkie są tak pozalewane tymi kablami, to wszystko są jednorazówki. Karol co prawda nie pokazał w materiale wszystkiego, co ja tam pokazywałem, co rozcinałem, ale ja kilka wtyczek rozwaliłem wtedy USB-C i pokazywałem, patrzcie po kolei, jakie te kable są. Każda z tych wtyczek, które rozwalałem, miała wszystko poklejone jakąś żywicą, klejem, plastikiem. Masakra była. Potem już trzeba było wracać do oryginału, czyli lutowanie tych 16 przewodów, czy ile tam było, a to już ciężki temat. Ogólnie prawie całą sobotę to robiłem i na materiale jest pokazane trzecie podejście, ostatnie, bo wcześniej dwa razy już lutowałem i było ciężko. Ciężko było ogólnie pościągać wszystkie te oploty, żeby to było w miarę równo, no i żeby to wyglądało. Efekt końcowy, czyli trzecia próba jest najlepsza, gdzie i tak do tego poziomu, co był oryginał, no nie zbliżyłem się. Ale cóż, życie, tylko życie, nie? Ale to też chodzi o to, żeby właśnie na live'ach, czy na tych filmach sobotnich pokazywać, jak jest, bo my, to jest właśnie to inny temat. Ja pokazuję, jak jest w serwisie, a nie idealną pracę pana wielkiego, mądrego, nie? Odpadło i zniszczyło mi się złącze do podpięcia baterii w Joy-Con od Nintendo Switch. Czy można u was załatwić wymianę? Można, ale będziesz długo czekał. Także tutaj złącze trzeba będzie kupić nowe. No i śmiechem, żartem, strasznie dużo roboty, żeby to wymienić. Ewentualnie próbować kupić złącze samemu i ten języczek spróbuj tam wsadzić, jak dasz radę. No to wtedy może by się udało. Więc we własnym zakresie byś naprawił. Bo ja jeszcze tych złączy, mikrozłączy z płyt z Nintendo Switcha nie wymieniałem. Dobra, to jest wyczyszczone. Dobra, ten napęd w końcu wygląda, ale natomiast moje stanowisko tutaj B. B. Składamy puzzle. Jaki dysk NVMe do Xboxa Series X, czy wymyślili w rozsądnej cenie? Jak? Nie ma żadnego dysku. Przecież musisz kupić oryginalny od nich. Ichszy. Jak to było? Ty. Teraz tak, rozkminiamy. Ten tryb leciał. Witam, pozdrawiam, jak ciepłe bułeczki w Lidlu. Czy jakoś tak. Nie, ten tryb musi być w tym miejscu. Tak. Więc ten będzie wchodził pod. Dobrze mówię? Czekaj. Puzzle. Dobra. I tam jeszcze jest brud. Tu jest brud. O. Wiadomo, że to, co ja teraz robię, to jest taka... To jest zabawa, nie? To nie trzeba aż tak czyścić tego napędu. Ja tylko wam pokażę, że się da. Wiadomo, można to zrobić jeszcze dokładniej. Można byłoby rozebrać wszystko w mak. Ale główny problem tego napędu to są rolki, czyli te elementy są do poprawy. A to, co robię dodatkowo, to jest tylko wydłużenie czasu pracy rolek, bo ten brud stąd przychodzi na cały napęd, na optykę. Więc tak to. Siemka, bracia i siostry. Cześć. Cześć, czołem, mak pod stołem. No jak to było? Chyba w tą stronę. Albo i nie. W tą stronę. Dobra, pyk. I teraz ten tryb. To była śruba. Wielkot, co do Acera, to pytałem o taki super ekspert. Spadło mi też jedno gniazdo USB 3.0. Pozostałe oko dam
sobie z tym radę. Sam, całkiem głupi nie jestem. Jak coś, wbijaj, spoko. Wysyłaj, działamy. Wszystko się da. Wiadomo, wszystko jakoś tam kosztuje, ale wszystko się... Znaczy no, jak są części i zdrowie przede wszystkim, obecność w serwisie, to wtedy damy radę. A jeszcze gumka. Mówiłem o gumce. Słuchajcie, tą gumkę w razie czego można zdjąć, można ją przemyć. Idealnie byłoby ją wymienić na nową, ale nie zakładałem, że będzie dzisiaj coś takiego. Ale spoko. Teraz tak. Gdzie to jest? Jest! Słuchajcie, na którymś live'ie był robiony podobny temat i ktoś z Was napisał o takim preparacie. I zgodnie z umową powiedziałem, że jak ktoś mi napisze, to kupię. I kupiłem. I to jest preparat... Gdzie to jest po polsku? Cześć Spok, dzięki Tobie i Kate Media wygrałem minionka. Już pracuję na siebie. Kupiłem kilka konsol do naprawy, bo chcę złożyć sobie taką kolekcję. Przedzwonię, może jutro skonsultować coś. Dzięki, pozdro. Patrzcie, Seba, ten Seba 444, ten co wygrał minionka. No i fajnie. Komuś się przydało, a Radek, ten młody chłopak, zebrał ponad 1 000 000 złotych łącznie i będą podejmowali leczenie białaczki. Przecież, no wiadomo, życie jest najważniejsze, a my chcąc pomóc, mogliśmy od siebie dać jakąś cegiełkę. Ja w postaci filmów, mowy o tym informowaniu, Kate Media dał mikroskop, więc spoko. Wracając do tematu. Regenerator do obciągów i wałków szybko parujący. Dotyczy przechowywania dalszej informacji. Bla, bla, bla. Dobra. Tym myjemy gumowe tematy i regenerujemy. Także jest git. Teraz tak. To tak. Nasączymy trochę. Dobra. Żebym łokciem tego nie strącił. I tą gumkę przeczyścimy. Kielecki ślązok. Siema. W zeszłym tygodniu pytałem o PTM pod IHS w PS3. Dzięki za radę. Wszystko śmiga. Jesteś kozak z Pox. Pozdro z NL. Wiesz co? No można dać PTM-a pod IHS. Aczkolwiek zysku będziemy mieli, liczmy, 5 stopni. Dużo, niedużo. Jak cię stać, ładuj w to kasę. Jak szkoda ci, to nie ładuj, bo dobrej maści pasta też będzie dobrze działała. Najważniejsze, żeby zrobić porządek z IHS-ami. Jeszcze kolejny temat, jaki można zrobić. Poczekajcie, przydało mi się takie... O! Tutaj nalewamy trochę tego glajcu. Pyk. Żebym się nie napił, nie? Taką 50-tkę. Nasączamy patyka. I wiecie, gdzie umyjemy? W szczelinie. O, ten temat chodzi. Dobrze jest jeszcze tu przemyć. Surfmet, na mailu masz link do odkurzacza. Jeszcze jeden plus to, że jest ESD, więc śmiało można po laminacie jechać. O Jezu. Fajnie, że jest ESD, ale jak jest ESD, to jest drogo zapewne, więc podejrzewam, że będzie kosztował 3000 zł, ale może się mylę. Bo chciałbym wydać jak na odkurzacz, no nie więcej jak tysiak. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam ludziki wymyśliliście. Dobra. I teraz jadę, wpycham ten patyczek, kręcę kołkiem. I lecimy. 1300 zł kosztuje. O, Saker napisał. Dzięki. To nic, kupię go. Na razie to nie ma kasy, ale zrobimy tę zbiórkę, nie? Na odkurzacz. Ktoś pisze znowu. Dobra. Gumka wytegowana. Rolki też. Znaczy nie rolki, tylko te tryby. Nakładamy gumkę. Gumka, niech się ona wyrówna. Ok, jest. Spoko. I blok optyczny. Blok optyczny. Słuchajcie, blok optyczny. Właśnie. Tu jest tyle syfu. Patrzcie, co się dzieje. Wszędzie jest brud. Aczkolwiek słabo to widać. Ja na żywo widzę o wiele więcej. Siemka, pozdrawiam z pracy. Oglądam później. Oglądnę później, jak wrócę. Udanej naprawy. Dzięki. Widzicie, ile z brudu. I ten brud przechodzi na soczewkę. Tutaj mamy blok optyczny. W tym miejscu. Wiadomo, nie będziemy go dotykali. I cały ten syf, nawet te pyłki. Widzicie to? Ten brud przechodzi w optykę. Wystarczy, że tam do soczewki coś się dostanie, czy do środka, pomiędzy te szczeliny. I robi się kuku, blok przestaje działać. Więc
Nie jest to za fajne. Teraz tak, możemy stąd... Tak w skrócie, dobra. Czekajcie, jak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby miało ręce i nogi. O, odwracam to. Wypinam taśmę. Pyk. Przeczyszczę to, bo... Chcąc dbać o napęd, trzeba go wyczyścić. I tyle, nie? I żeby była jasność, praktycznie nikt takich rzeczy nie robi na co dzień w serwisie, no bo nie wiem, czy nasz miecio aż tak czyści, bo wątpię w to. Wiadomo, jak jest jakiś brud, to kompresorem się przywali, ale nikt nie będzie siedział pół godziny i szmatką jechał po kolei z tym, bo nie. Ale kompresorem, jak się strzeli, to podciśnieniowo to wszystko wylatuje. Wtedy ma to ręce i nogi. Siema, smakowała pizza w sobotę od niespodziewanego gościa? Dzięki. Słuchajcie, zapomniałem wstawić post na nasze pola masowe na Facebooku. Odwiedził nas widz w sobotę. Wpada gościu z pizzą, nie? My tak z Mietkiem patrzymy, o co to chodzi, nie? No i mówi, że nas ogląda, ma kanał na YouTubie, Bartek buduje. No i przywiózł nam pizzę. Także dzięki, smaczna była. Pojedliśmy, więc było w pytę. Także dzięki jeszcze raz. Także jak coś, możecie sobie na YouTube'a wejść. I Bartek tam pokazuje chyba właśnie, jak buduje dom. Wszystko związane z domem i tak dalej. Więc myślę, że można się też czegoś ciekawego dowiedzieć. A taki pozytywny gościu, więc na plus. Dobra, wracamy do czyszczenia plastiku. Dobra, pyk. Spok, z czym się różni model PS3 CHC0403? To raczej były regiony, wiesz co? Bo ja nawet sam nie wiem. 1800 zł 3M to ten SurfMed pisał. Ujeju, dużo. Witam, mam PS4 Pro i czasem gaśnie przy grach ekran na 3-4 sekundy i potem jest. Kable HDMI zmieniałem. Niech zgadnę, że masz telewizor Samsunga i gaśnie. Ostatnio do mnie dzwonił klient, że ma ten sam temat z PS5. Co jakiś czas gubi obraz. I co z tym zrobić? I tam jest taka opcja w ustawieniach obrazu na temat szybkości przesyłania obrazu. Coś takiego jest, coś z HDR-em. I zmienił tam na wolniejszy tryb i mówi, że pomogło. Ta moja rada mu pomogła. I napisał mi później SMS-a, że faktycznie już nie przerywa obraz. Dobra. Wyczyszczone. Jeszcze kompresorem delikatnie walnę. Jest. No, w pytę, nie? Gitara. Jeszcze blok optyczny. Najgorszy jest ten talerzyk. Talerzyk jest mega brudny. To jest lipa. Nie ma za bardzo jak tego wyczyścić. Powiem wam, że... Kurde. Mieciu przyjechał? Mieciu, co mnie straszysz? Dobra, blok optyczny. Soczewka jest trochę brudna. Widać, że już jest taka zamglona. Nie pokażę wam tego za bardzo, bo że zmienionka. Używałem tego Nowoguma, jak serwisowałem kserokopiarki. Klienci zawsze mi mówili, że chyba mam pomarańcze w walizce. No faktycznie, pachnie pomarańczami, spoko jest. Dobra, idziemy na minionka. Zobaczymy sobie optykę pod lepszym kątem. No tutaj na soczewce widać trochę brud, w takie dwa kawałeczki. Wy tego nie zobaczycie, ale ja to widzę. Także tutaj... O, i zobaczcie to. O, to jest ten brud. Jeżeli ten brud z tej szczeliny wejdzie tam, wejdzie do optyki i robi się kuku. Wszędzie są kawałki włosków. Jeden z takich włosków poleci ci na soczewkę i robi się kuku. Także kompresorem, jakby nie patrzeć, nie to ujęcie, dmuchnę z daleka. Nie będzie to nie wiadomo ile, więc... Może laser przeżyje, nie? Ale przynajmniej mamy świadomość tego, że przed na początku live'a sprawdziliśmy i gierkę w napędzie wykryło.
zakładam, że jakieś dziewczynki grają na konsoli. No bo profil był jakieś dziewczynki, gra Harry Potter. No i tak to. Dobra, idziemy na ujęcie od góry. Teraz tak. Ten talerzyk trzeba przemyć, ale jest brudny. No masakra. No muszę go umyć. Tylko czym? Siemanko, jak myślisz, opłaca się teraz kupić PS5, czy lepiej poczekać na jakąś wersję Pro? A jak już kupować, to nową czy używkę? Dzięki, pozdrawiam. Ja bym zachęcał do kupowania nowej wersji konsoli, bo masz gwarancję i rękojmie. Ale to chodzi też o finanse i dostępność. Nie wiem, jak dostępność w sklepach na ten moment. Chcesz batona czy coś? Daj batona, daj cokolwiek. Bier mnie tak, nabieraj mnie tak cokolwiek. Może nawet panini mi kupić, nie wiem, jeden pies. Psa. Słuchajcie, wczoraj w ogóle widziałem na PSX Extreme na Facebooku link, chyba tam. Była informacja, że konsole PS4 Slim wróciły z powrotem do wielkich sklepów typu MediaMarkt, Expert, do wszystkich tych marketów, Saturn i tak dalej. Wiecie, ile kosztuje teraz nowa PS4 Slim z dyskiem 500 GB? Napiszcie mi komentarz. Napiszcie mi. Ciekawe. Bo mnie z butów wyrwało. Dramat. Jeszcze nikt nie napisał. O, Gonzo Gonzales, 1599. Kurde, chyba pierwszy strzał i celny, bez kitu. Ogólnie 1600 zł za PS4 Slim z dyskiem 500 giga. Co wolisz rozbierać, konsolę czy żonę? Konsolę. Żona się sama rozbiera. Człowieku. 1500-1700. Także, dobra. Ten talerzyk, jak widzieliście, wyczyściłem. W miarę sensownie. Laser można było cofnąć jeszcze. Byłoby bezpieczniej, więc nie pomyślałem o tym. Ale spoko. Co jeszcze można zrobić? Tu już nic więcej nie wymyślę. Jeszcze ewentualnie pędzelkiem gdzieś tutaj delikatnie przejechać od spodu. No i gitara, składamy go. Składamy go w cholerę. Mieciu. No i zobaczcie na stanowisko. O, ile tu jest. Wszystko z jednej konsoli. A myłem stanowisko przed rozpoczęciem live'a. Przydałoby się to poskładać. Ja dałem 700 za dnówkę. Ja pamiętam, jak był rok chyba 2018 albo 2019, na pewno przed wielkim wydarzeniem w 2020 roku, nie będę mówił, ponoć nie wolno, różnie YouTube się na to zapatruje. I wtedy PS4 Slim w okresie świątecznym, jak była mega promocja, kosztowały 780 zł. Nowa konsola ze wszystkim. Szaleństwo. Dobra, teraz tak. Przydałoby się podłączyć to wszystko. Tasiemki. I nasz laser niestety jest w tą stronę, więc mamy mało miejsca. Dobrze by było tą taśmę odczepić. Tą folijkę. I wtedy całość tej taśmy wejdzie do środka. Ale mając małpi spryt, też mi się uda, nie? Może czegoś nie zepsuję tym razem na live. Jak będzie, zobaczymy. Najwyżej będzie beka. Dobra. Podpinam, trzymam to w jednej dłoni. O. I zamykam zaczep. Pyk. Siadło, siadło. W powietrzu to zrobiłem. Wiadomo, że jakbym położył, byłoby bezpieczniej. Ale odwracamy. I patrzymy. Jeju, kto tak tam pisze? Czekajcie, muszę sobie włączyć tryb samolot, bo mnie napastują w SMS-ach. Także chwila. O, nie przeszkadzać. O, minionek dostał z łokcia. Sorry, minionek. Ty jesteś zawsze poszkodowany taki. Jak nim... Oświetlacz prawie wyrwał się. Jak się kręcę. Zawsze na każdym live'ie coś musi się zadziać. To jest dramat. Jak mówi Zbysiu Stonoga. Dobry wieczór, napisał Bemolks. Siema. I teraz co robimy? Musimy zatowarować ten temat. I się zastanawiam, jak to było. Jak to było poskładane. To
Tak jak wspominałem wcześniej, dawno nie rozbierałem napędu do takiego stopnia, więc jesteście ze mną. Robię to dosłownie pierwszy raz. No wiadomo, że nie pierwszy, no ale... Czekaj, ta taśma była w tą stronę. Tak, to było tak, bo ten laser pracuje tak. Silnik jest na środku napędu. Tak. Dobrze tu ustawiłem? Dobrze. To będzie w tą stronę. I teraz... Przydałoby się w sumie blok optyczny wsadzić tutaj. Dobra. Tak. Blok optyczny wsadziliśmy w ten sposób. Wiem, że to w zły sposób składam. Nie w tej kolejności, co trzeba. Ale myślę, że zadziała. No spoko. Ta taśma. Skręcamy. Dobra, lecimy. Nie zapomnij o rolkach. Zgadza się, rolki są z drugiej strony napędu, więc tutaj nie będzie zaskoczenia, aczkolwiek wiadomo, im człowiek bardziej zmęczony, tym więcej błędów popełnia. Temperatura nie sprzyja moim poczynaniom na live. 24,2 jest. Mózg paruje, słowo daję. Kondensator napędu. Pozdrowienia z Alicante. Bardzo lubimy Cię oglądać z żoną. Ja jestem zdumiony, że... Ja rozumiem, że faceci mnie oglądają. Ja to rozumiem, ale nie rozumiem, dlaczego kobiety to oglądają. Naprawdę nie kumam tego tematu. Naprawdę. Może kobiety lubią kulki oglądać. Ciekawe. Ja kupiłem PS5. To Pro sprzedałem za 700. Trochę mało, ale niech ktoś ma i się cieszy. No widzisz. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć śrub, jest. Teraz tasiemki trzeba powkładać. To są specjalne plastikowe zapadki. I generalnie tak, jeżeli byśmy rozbierali napęd, składali go na nowo, często jest tak, że powinno się tak naprawdę tą naklejkę ściągnąć, wtedy mamy większe pole manewru, łatwiej się to wszystko rozbiera, składa, ale później przy składaniu trzeba zobaczyć, ile tej taśmy wejdzie do środka. Podczas wkładania płyty do PS4 Slim rolki obniżają się całkowicie i harują płytę. Wiesz może, czego to przyczyna? Może jest coś źle złożone, kurde. No bo czasami jest mechanika uszkodzona. Nawet ten moduł źle pracuje. Jest jeszcze opcja, że górna część napędu, czyli ten element, jest wygięty. Z napędami do PS4 jest generalnie ciężko. Sporo takich dziwnych przypadłości, gdzie nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Teraz tak, przyczyszczę sobie pędzelkiem najpierw cały napęd. Robię to w miarę delikatnie, żeby tu nie było nie wiadomo jakiego kurzu. Która jest godzina? 20:30, czyli godzinę trwa live. Dobra, chyba przyspieszymy ruchy. Bo... Miało być szybko, nie? Chcesz jakąś pamiątkę z Francji? Chcę zdjęcie przy wieży Eiffla. W Photoshopie możesz zrobić. Prawdziwe zdjęcie wieży Eiffla i mnie tam wkleić. Kiedy live z naprawy rury od wyciągu? Ej, słuchajcie. Naprawiłem rurę. Obkleiłem ją folią, taśmą. Działa. Także niedługo to będę minionka naprawiał. Pyk. Przejechałem, zruszyłem i jeszcze kompresor na sam koniec. Oh my god, come on. I... Dobra. Także zaraz będziemy składali. Lepiej to wygląda. Widać, że jest czysto. I tego się trzymajmy. Teraz co? Rolki. Siema, w tym roku będę robił trasę po całej Polsce. Czy byłaby możliwość zrobienia z tobą foty, jak będę chciał zrobić kolaż z osobami, które znam z YouTube? Jasne, wpadaj. Tylko napisz wcześniej, daj znać,
kiedy byś był, bo czasami jest tak, że gdzieś pojadę, nie mam, nie pół dnia w firmie, a wiele osób przyjeżdżało do firmy, chciało się spotkać, chwilę pogadać, a mnie na miejscu nie było, bo gdzieś pojechałem. Więc najważniejsze, żebym był. Rolki, słuchajcie, rolki. Rolki najpierw umyjemy preparatem do mycia brudu. Bo nie wiem, czy dawać to od razu tym nowogumem. Nie wiem, na ile on myje, usuwa brud. Nie mam zielonego pojęcia. Mam generalnie zaufanie do płynu do czyszczenia powierzchni plastikowych. Także nim popsikamy. Poczekamy sobie chwilę, a ja poczytam wasze komentarze. Szymonie, kobiety oglądają, ale nie lubią takich małych kulek. No, w sumie racja. Dobra, dzięki za info. A przez YouTube czy przez firmę się kontaktować? Firmę chyba. Teraz tak, wyciągamy nową, czystą szmatkę. I zaraz go... Czemu miałaby mnie oglądać? Lubię to. Larysa.pl. Dzięki. No, wiecie, z założenia wychodzę, że i fakt faktem i tak głównie nas mężczyźni oglądają, ale jest jednak odłamek, ułamek. Tam chyba 2% oglądających to jest płeć piękna kobiety. Ale miło. Pozdrowienia z Żarnowca. Kondensator wsadziłeś? Wsadzę niedługo. Pozdrawiamy z Alicante. Żona Łukasz. Żona Łukasza. Dzięki. No widzicie, ludzie, kobiety nas oglądają. Fajnie. W ogóle jestem zdumiony tym, że właśnie oglądają nas w głównej mierze ludzie dorośli od 25 do 35 roku życia. To jest główna grupa odbiorców. I to tylko mnie to motywuje. Fajnie, że nas młodzi oczywiście oglądają, bo się czegoś uczą, ale i starsi to robią. Moja żona mówi, że masz miły głos i dlatego cię słucha, jak ja oglądam. Szkoda, że moja tego nie mówi. Bez kitu. Nie, Mieciu? Moja żona mi nigdy nie powiedziała, że mam miły głos. Jak kogoś słyszy 2-4 H na dobę. Co? Jak się kogoś słyszy 2-4 H na dobę. Tak. Miły głos. Może i tak. Co kupiłeś do jedzenia? Panini. Zajebiście. Drugie panini dzisiaj. Niedługo to będziemy jak burgery wyglądali. Hamburgery. Dobra, teraz myjemy... czym? Terpentyno przemyjemy. Zobaczymy, jak zadziała. Ale żółte rolki. Zrób ankietę. Kobieta czy mężczyzna? Ale co kobieta czy mężczyzna? Ja mam 54 lata i oglądam. No widzisz. Mieciu, pokaż czoło. Co to? Konkurs? Może jeden odcinek z panią elektronikową? Mogłaby serwis konsoli zrobić bez podtekstów. Nie, moja żona nie chce uczestniczyć w tego typu działaniach, więc nie jest to potrzebne. Więc wiecie, już raz na kanale była moja córka, jakby nie patrzeć. Może raz za dużo, ale, w sumie Ala, Alicja na imię ma. 48 lat i oglądam. Słuchajcie, nie mogę domyć tego brudu żółtego. Polecam odkurzacze bezworkowe IPC Fox z Allegro. Dzielnie służy przy serwisie kotłów gazowych, ale ma też małe końcówki. Pozdro z Lublina. Trzymamy się. Trzymajmy się. Ramy? No tak, dzięki. Sprawdzimy. Mietek, zapisz nazwę tego Fox coś tam. Ej, no Mietek jedzenie przyniósł. Zaraz będę wcinał, a wy będziecie pytali. I co? A ja będę odpowiadał. Ankieta. Ile ogląda kobieta, ile chłopów? No nie da się zrobić takiej ankiety, bo ankieta jest z gotowymi odpowiedziami. Także Agnieszko, tu już ciężko. Dobra, my lejemy teraz tym nowogumem. Zobaczymy, czy coś nowogum tutaj przyniesie dobrego. Zalejmy tego dupka. Niech się to pomoczy. Spoko. Co dobrego dzisiaj będzie jedzone? Panini z żabki. Wysłałem ci linka na Messenger. Dzięki. Moczymy. Bez kitu. Pachnie pomarańczami. Uch. Lubię pomarańcze. Co będzie dzisiaj robione? Dzisiaj, a jedzone.
przerobione. Nasza guma, co się zrobiła, wybrzuszyła się. Ale przetrę te rolki. Już po nich czuję, że są takie, wiecie, gumowe. Taki dotyk gumy wrócił. Także będzie dobrze. Że co, ankieta z gotowymi odpowiedziami? No tak, no właśnie mogę zrobić ankietę, ale gotową, z gotowymi odpowiedziami. Wy wybieracie wtedy odpowiedź A, B, C, D. Cztery odpowiedzi mogą być w ankiecie. Nic więcej być nie może. Ale syfu się zrobiło, Panie Boże. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy to składać. Bo jak inaczej. Teraz tak, ten trybik uciekł, nie? Uciekł. Cześć, jakiej firmy polecasz termopady do PS4 FAT? Jelly GC Extreme będzie wystarczający, czy zaszaleć termat Grizzly minus pad 8? Dorzucam cegiełkę, dzięki. Wiesz co, jaki byś termopad nie dał, to i tak będzie dobrze. Tak śmiechem żartem. Bo ja robiłem testy tych konsol dawno temu. Konsola PS4 bez termopadów pracuje tak samo jak i z. Mowa o wersji FAT. Więc one się tam nie nagrzewają, nie wiadomo jak. Dobra, wkładamy. W tą stronę? Nie, w tą stronę. Tutaj. Impressive. Come on. Spróbuj audiobooka nagrać. Mam kilka audiobooków. Jak czytam bajkę na dobranoc dla moich dzieci i zdarzyło się nie raz, nie dwa, że im po prostu włączałem ponownie to, co przeczytałem kiedyś. Dobra, to wpinamy. Teraz do domu wduszamy jedną i drugą i dociskamy. Pyk. I pomimo, że rolki są żółte, nie podobają mi się one. Mi fajnie się zasypia, jak mąż cię ogląda. No widzisz? Nie, Mieciu? Żółte te rolki, brzydkie. Nie są ładne. Nie. Ale... Słucham? No tam, wiesz co, ten tryb... Tam jest trochę smaru, wiesz? Jest smar w tym miejscu, więc tutaj ciężko jest to wyczyścić na amen, bo... Tykałem tam wszędzie pędzelek. Tu i tak jest sporo tego burdu, już powyciągałem, bo cały ten napęd, na tyle ile się dało, porozbierałem. Oglądałem twój materiał o naprawie PSVR2. Wiesz, że ten przewód można normalnie wypiąć z gogli? Wiem! Wiem! Właśnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten przewód, ja wiedziałem, że można go wypiąć. I o takich rzeczach też mówiłem w materiale, ale Karol tego nie pokazał. Zresztą ten materiał trwał 4 godziny, a oglądacie koniec końców 30 minut. I to, jak materiał końcowy wygląda, to ja na to już nie mam wpływu, bo Karol wpuszcza ten film dosłownie 2 godziny, czy nawet czasami 30 minut przed publikacją filmu, on wskakuje na YouTube'a. I śmiechem żartem, ja nie wiem, co tam jest. Bo z 4 godzin materiału robi się 30 minut. I często jest tak, że ja ten film oglądam dopiero po 3 godzinach, bo nie mam wtedy jak. I dopiero widzę, co zostało tam uwzględnione, czego nie ma, no, a wiele rzeczy mówię. Ja zawsze, bo tak jak na live non stop klepie, to wiecie, ile jest tego na materiale takim sobotnim? Łeb rozwalony. A ta gra, ten Resident Evil, masakra. To wszystko przez tego drania Chris Crossa, moderatora. On tu przylazł tego samego dnia, co miałem robić nagrywanie filmu i pobrał tego pieprzonego Residenta VR. Myślałem, że się dosłownie zesram ze strachu, jak ta wrona wyskoczyła z tym dźwiękiem. Tak, to znowu ja, kobieta po 40. Pozdrowionka z Chojnic, smacznego. Dzięki, Larysa, dzięki. Także ten... Ja ogólnie nie oglądam horrorów w ogóle. Tak się boję. Nie ma tematu. Żadnych horrorów, thrillerów nawet nie oglądam, bo ja później nie idę spać, tylko mi się to śni. Ja to przeżywam, więc nie ma opcji. Nie ma bata. A tu odpaliłem tą grę. Tam i tak dużo Karol wyciął, jak grałem w tą grę, ale efekt jest fajny. Ale nie dla mnie, nie ta gra. Nie, bo sam w sobie ten VR technologicznie spoko. Myślałem, że będzie lepiej, dla jasności. Ale i tak jest nie rewolucja, a ewolucja tak naprawdę do przodu. Ale fajnie się to rozwinęło względem VR-a jedynki. Nie ma za co, Chris Cross. O, kurde. To nie było fajne. K
Kurde. Impressive. Jak będę miał czas, to pewnie na drugim kanale wstawimy materiał oryginalny, niecięty. Spox, już chyba zmęczony, wystarczy napisać w ankiecie, jak się identyfikujesz i opcje kobieta, mężczyzna, helikopter bojowy. A, no, ja tak, jestem zmęczony, jestem głodny. Nie jestem zmęczony, tylko głód. Głód wpływa na to, co ja robię, jak robię. Dobra, słuchajcie. Piszcie pytania, ja będę jadł, bo jestem głodny. Muszę zjeść co nieco, bo bez kitu, bez tego ciężko. Witam, czyściłeś soczewkę lasera? Nie, nigdy nie czyszczę soczewek od laseru Blu-ray. Nie dotykam ich. Never ever. Te czyszczenia nic moim zdaniem nie dają. Dzięki za smacznego. Żryj. Dokładnie. Panini z żaby? Mietek, to jest panini? Tak. Tak, panini z żaby. Narobiłeś smaka. Dobre to? Ja wam powiem, dobre, bo ciepłe. Nie, ogólnie spoko jest. Jak na taki fast food, nie wiem jak to nazwać, może być. Tu jest jakiś kurczak czy co, nie wiem. Impressive. Nakruszę sobie na napędu, nie dygaj. Dla mnie horrory są niestraszne, bo pracuję jako patolog sądowy, więc mnie już nic nie zdziwi. Kurde, nie zazdroszczę. Bon appetit. Danke schön. Czy jakoś tak. Panie, okruchy lecą na optykę. Niemożliwe. Jak tam po pierwszym wyścigu F1? No powiem wam, że podobał mi się. Jak pogadasz pracę i życie rodzinne? Ja mam wyrzuty sumienia, jak długo pracę siedzę. Oczywiście, że jest zła. Tylko Samsungi mają problem z konsolami. No, głównie tak. Głównie tak. Johnie zostaw gryza. No dokładnie, Verstappen nie do dogonienia był, a mógł szybciej jechać. To jest w ogóle ciekawe. Myślałem, że będzie równa walka. Niestety Leclercowi siadł bolid. Co masz z tarczycą? Mam Hashimoto. Pieprzone Hashimoto. Zacina ci się konsola w nocy? Jest odłączona od prądu. No to fakt, Ferrari ma problemy. Grande strategia, ta. Masz Haribo na deser? Aż mnie ząb zabolał. Co tam? Brudny jest ten napęd? Wpadło jakieś jedzenie? Może nie wpadło, nie? Ale żeby nie było, sprawdzę. Odkręcę dwie śrubki. Wiecie, lepiej jest w razie czego cofnąć się dwa kroki do tyłu, niż potem 50, nie? Twój ulubiony zespół w F1? Oczywiście Red Bull. Lubię Maxa. Lubię za to, co pokazuje. Powiem wam, że wpadło tu tak na oko jakieś 218 okruchów.
a do optyki to 320. O, no, zdecydowanie dużo wpadło kruchów, więc... Dobra, wysypujemy okruchy. Wyleciało łącznie 453 okruchy, więc komisyjnie możemy składać. Ojeju. Ciekawe, ilu z was, kurde, ogląda formułę. Jaką kalafonię... Ja kalafonię usuwam acetonem, ale trzeba uważać na plastikowe elementy. Potrafi rozpuścić. Przedmuchaj. Co będę dmuchał? Przecież tu nic nie ma. Przecież to dla zbity zrobiłem. Więc spoko. Luz. Więc wiecie, jak jest. Dobra, napęd mam ogarnięty. Z tych rzeczy... Co tu dużo mówić? Wentylator brudny jest. Jest kurde brudny. Dam go mieciu. Mieciu, zjadłeś? Wiesz co? Weź idź to dmuchnij kompresorem na zewnątrz. O Jezu, jak urwał! Poleciało. Siadupa. Kolejna rzecz. Trzymać. Ale urwał. No. Zahaczyłem o budowę. Niedobry spoks. Moje butelki z terpentyną, panie. Ach, ten kosz tutaj to jest zło. Niestety. Na szczęście nic złego się takiego nie zadziało. Konsola amen. Nie. Właśnie. Konsola. Konsola jest tutaj. Płyta główna jest tutaj. Za ten czas możemy się nią zainteresować. Służ na krótko, bo kompresor nie nabity. O Jezu, dlaczego ty mi to robisz? Dobra, nie będzie kompresorowania, bo jest nienabity, nie będziemy go włączali o 21. Zatem, co możemy zrobić? Złożymy to na krótko. Ja to później rozbiorę, więc spoko. Jedyne, co teraz robimy, pastę zmieniamy. Pastę damy świeżą, a i tak potem będziemy to rozbierali, więc spoko. Najważniejsze, żeby sprawdzić, czy napęd działa. Jak działa, kończymy live'a i tyle. No, jebło, wiadomo. No ale to na szczęście tylko plastikowa obudowa, nic się złego nie dzieje. Jakby były jakieś uszczerbki na czymś i tak dalej, no to zmienimy to i tyle, nie? Najważniejsze jest to, że serducho typu płyta główna, zasilacz leżą na swoim miejscu i tyle. Także tyle, ale to było dobre. No jasne. Więc easy. Dobra, wyczyszczone. Układ chłodzący. Gdzie on jest? Układ chłodzący jest tam. Już wiem, że ten kosz nie może być w tym miejscu, no. On jest jednak ryzykowny. Bardzo to jest niebezpieczne. Dobra, płytę odkładamy tutaj. Masz na sprzedaż jakąś PS5? Jedną mam. Tylko zasilacza do niej chyba nie mamy, nie. Z tego co pamiętam, zasilacza nie ma. Co to, wżer się zrobił? Od pasty się zrobił delikatny wżer, ale i jaja. Nawet nie do końca to widać. PTM dajesz? Nie. Nie, bo będę ją rozbierał za... no jutro, nie? Więc PTM-a nie będziemy aplikowali, bo szkoda materiału. A to klient będzie decydował, czy chce PTM-a, czy nie. Bo PTM standardowo nie jest w cenie usługi, bo nie, bo jest za drogi. Dobra, pyk. Zatem... Napęd, jeszcze siatka. Słuchajcie, jeszcze można zwrócić uwagę generalnie na siatkę. O, wyostrzyło. Ta siatka jest brudna. Ją też, wiadomo, można wyczyścić pędzelkiem i tak dalej. My dzisiaj interesujemy się głównie czym? Kieszenią na napęd, czyli ta przestrzeń. Tu robimy porządek. To jest najważniejsze. Po co ją będziesz jeszcze raz rozbierał? Po to, że trzeba będzie wyczyścić cały układ chłodzący. Tu. Ankieta, dlaczego oglądam twój kanał? Bo chcę zostać elektronikiem, bo prowadzący ma dobre gadane i potrafi zainteresować widza. Ja to drugie. Tak, bo prowadzący na live rozwala sprzęty klientów. A potem udaje, że się nic nie stało. Nie no, spoko. Na ankietę już za późno.
I tu z tym paluchem po chłodzeniu jeździ. Tak, no właśnie. No z tym tłustym paluchem powiem wam, że to był dobry żart, jak z Chris Crossem rozmawialiśmy jakiś czas temu. To było naprawdę zabawne. Dlaczego niewidomy nie skacze na bungee? No weź, nie pisz takich rzeczy. Jeju, jeju. Dobra, na razie odpalamy ją bez baterii. Ta płyta będzie cała czyszczona, widzicie ile to jest syfu, więc później, to jest później, po live'ie. Teraz wkładamy napęd. Napęd, chodź napęd. Wiadomo, można by to było zrobić wszystko za jednym zamachem, ale to jest strasznie dużo roboty. A jak jest słaby laser, to da się go podkręcić? Nie, nie da się go podkręcić. Chociaż może tam są jakieś potencjometry, natomiast ja nie podkręcam, nie bawię się w takie rzeczy. Jeżeli jest problem z optyką, wymieniamy na nową, dajemy gwarancji 12 miesięcy i wszystko w temacie. Ja nie mam czasu na półśrodki. Bo do tych tematów trzeba podchodzić dwojako. Halo, ja... Ej, skąd jest zdjęcie? A ja mam 43, też oglądam, pozdrawiam. Pozdro, Tomku. Nas interesuje to, żeby zrobić raz, a dobrze, i dać jeszcze na to wszystko gwarancję. Dlatego nie bawimy się w półśrodki i tak dalej. Ta tasiemka była przyklejona tutaj. O, dobra. To. Czy po zgłoszeniu przez formularz, wiedząc, że czas oczekiwania jest długi, muszę od razu wysłać konsolę? Czas oczekiwania na wykonanie usługi jest liczony od momentu dostarczenia do naszego serwisu, a nie od momentu zgłoszenia przez formularz. No tak to by sobie każdy mógł klepać formularz, a potem czekać i wysyłać dopiero za jakiś czas. A to byłoby nie fair, więc zasady są jedne. Dobra. Dajemy trochę pasty. Chodź, nasz GD900. Tej pasty mi nie szkoda aplikować, bo jest po prostu tania. Na testy ok. Ojeju, czegoś ty tutaj tyle wyszła. Dobra, masz więcej. Ogólnie do czwórek Pro dajemy standardowo co? Thermal Grid. Siemka, pokażesz tą paczkę zapakowaną od 7 boleści? Chodzi o konsolkę. Tak, pokażę. W sumie to dwie mamy, słuchajcie. A w drugiej co jest? A nie, to tamta jeszcze spoko, bo nie myślałem, że tam konsola jest. Ale PS5 to dramat. To jest centralnie dramat. Jeszcze, żeby było śmiesznie, ta paczka została trochę zmiażdżona. Także super. Nie wiem, czy ta konsola w ogóle się włącza. Dobra, skręćmy to. Pyk. Thermal Grizzly totalnie nieopłacalne. A tam nieopłacalne. Bzdura na kij, już nieopłacalne. Ja jako serwis patrzę na pewność rozwiązania, a nie na cenę. Cena nie jest najważniejsza. Siema Spok, spisałem ci mail odnośnie SPA Xbox. Będę przelotem w Kielcach, chętnie bym zbił piątkę. W mailu masz szczegóły. Spoko Rafale, nie ma sprawy. Także my dajemy Thermal Grizzly. Ja wiem, że jest droższa, ale mam pewność, że nie mam sobie nic do zarzucenia, nie? Jeżeli komuś aplikuję Thermal Grizzly. Nie będzie tak, że mi ktoś potem powie, o, bo przyjanuszował, bo przyoszczędził. My zawsze dajemy tą pastę, więc nie ma tak, że raz leci lepsza pasta, raz gorsza. Zawsze ta sama idzie. Jak robisz coś zawsze tak samo, to nigdy nie pójdziesz, no nie zrobi sobie przez to problemu, nie? Ciesz się, że w reklamówce nie przyszła jak moja PS3. No różnie przychodzą te konsole, jakby nie patrzeć, więc kurde, wiecie o co chodzi. Arctic MX4, wydajność podobna do Grizzly. Bzdura na kiju, żadna podobna. Myśmy stosowali te Arctic MX2, MX4 do PS4 Pro. Konsola PS4 Pro na Arctic MX4 wyje jak porąbana. W ogóle to nie dawało rady. Rozbieraliśmy konsolę drugi raz, dawaliśmy Grizzly cichutko, od strzała. Co się dzieje, kiedy bateria w płycie głównej się rozładuje?
W sumie to tylko nie będzie, konsola nie będzie pamiętała daty. Jeżeli ją odłączysz od prądu, przeniesiesz z punktu A do B i podłączysz, to ona cię zapyta o datę. I wtedy nie będą ci działały usługi sieciowe, bo nie będzie data zsynchronizowana. Więc robi się problem i trzeba za każdym razem łączyć ją z internetem, synchronizować. Robi się pod górkę. Ja wiem, że tutaj baterii RPC nie podpiąłem, ale to będzie później robione. Mam Gear Selector z Jaguara XF. Jeden układ do wymiany i zimne luty. Cyna bezołowiowa fabrycznie. Naprawiasz takie cuda? Nie, niestety nie. Albo istety, bo generalnie chodzi o to, że mamy dużo rzeczy w kolejce i tak dalej, a jak my zaczniemy robić kolejne komponenty elektroniczne, to my tu z mieciem zamieszkamy, a niedługo konsole nas i inne sprzęty zaduszą. I przestaniemy żyć. A tego chyba byście nie chcieli, nie? Więc tego się trzymajmy. Robić mniej, dobrze, lepiej, z różnymi efektami, ale powoli do celu. Dobra, wszystko powpinane. Co możemy zrobić teraz? O, jaka ona jest tu brudna. I taki sprzęt naprawdę wymaga sporo pracy, sporo nakładu, żeby doprowadzić go do takiego perfekt stanu. Wszystko się da zrobić, ale to trwa. To się tak wydaje. Takiej konsoli szybko nie wyczyścisz. Żeby zrobić to tak naprawdę tak fest, tak żebyś był zadowolony z własnej roboty. To wszystko trzeba dosłownie przejechać jakimiś szmatkami, no chyba, że się ma jakiś odkurzacz właśnie za 1300 zł, czy tam 1800 i może faktycznie by to lepiej szło. Niewykluczone. Live będzie dostępny na YouTube. Tak, będzie, zawsze jest. Nie ukrywamy faktów, nie? Nie o to chodzi. Teraz zasilacz. Zasilacz zapewne w środku już trochę brudny. Zasilaczy się boję. Tak jak się boję horrorów, tak samo boję się zasilaczy i naładowanych kondensatorów, które kopią. Zasilacz też zostanie przedmuchany kompresorem. Wiadomo. Teraz cyk, podpinamy nasz kabelek. Żeby niczego nie uwalić. Pyk. I zbliżamy się już powoli do końca. Tą wtyczkę wpinam, zasilacz jest do góry nogami, pyk, przekładam. O. I wkładamy. Pach. Jest? Jest. Grizzly jest ok, ale spoko, sporo za drogi w stosunku do wydajności. No jest drogi, mógłby być tańszy, no ale tanio to już było. Papryka teraz też jest dwa razy droższa i co zrobisz? Nie kupisz? No, takie życie, no. Co zrobić? Co możemy jeszcze? Co ja mogę tutaj zrobić? Mogę zasilacz przykręcić, wiecie co, na dwie śruby, żeby on tu nie latał. Bo to jest trochę jednak niebezpieczne, żeby nam się to nie rozklekotało, cały nasz system. Więc już wkręcimy sobie dwie śruby. Chelsea kontra BVB. Podbijam również, czy MX4 będzie dobra do PS4, PS3, przepraszam, Super Steam. No jasne, do PS3 jak najbardziej. Ale nie do takiego wydajnego sprzętu, jakim jest PS4 Pro. Także wiecie, o co chodzi. Teraz. Anteny, jeszcze anteny podepnijmy. Pyk. Biała, czarna. Wkręćmy ze dwie śruby, tak żeby złapać obudowę. Możemy jeszcze nałożyć kolejną obudowę. O, niech to nie lata. No i anteny trzeba odpiąć przecież. Ze składaniem konsol jest tak oczywiście, że trzeba wszystko robić w odpowiedniej kolejności. Zakładałem, że tej blachy nie będę nakładał, ale dokrętnie się to trzyma. Więc zaraz zrobimy test. Real world test, nie? Albo będzie dobrze, albo będzie dupa. O. Nie kupuję papryki ani pomidorów. Nie ma w sklepach.
No wczoraj z kimś rozmawiałem przez telefon, że chyba z Domim. To mówi, że jak był w jakimś tam sklepie i pytałem się go po ile papryka, czy po ile pomidory. To jak były pomidory tam za dychę, w ogóle ich nie było na miejscu. Były już te takie po 20 zeta, nie? Dwie dychy, kurde, kilogram pomidorów. Masakra. Jaką PlayStation polecasz najbardziej? To jest trudne pytanie. Działającą. Działającą. Mieciu podpowiada działającą, tak. To zależy kto jaką ma bibliotekę gier, którą już przeszedł do tej pory, nie? Jeżeli ktoś zaczyna z konsolami, no to PS1, PS2, no pytanie kto na co patrzy, nie? Czego chcesz przeżyć? Jak chcesz to poczuć? Teraz cyk. Jeszcze jeden śrubokręt, bo on wciął ten. U mnie w Manchester pomidorów nie ma w ogóle. Mają ponoć wrócić do maja. Co? Poważnie? Jak to? Pomidorów nie ma? Słyszysz to, Mieciu? Pozdrowienia z Suwałk, wielki spec od elektroniki. U nas zawieje, zamiecie i śnieżyce. Pozdro. No widzisz, ja wczoraj w Łodzi byłem, wracałem. Nie, w niedzielę, sorry. Myślę, że jest chyba wtorek. No to fajnie przysypało śniegiem. W parę godzin nagle zrobiła się śnieżyca. Dobra. Co masz dobrego? O, dopiero teraz mi Kinder Bueno, patrzcie. Kurde, dziadu ty. Dziękuję. Dobra, dobra. Już sobie w szamie. Ale pycha. Zasuwamy na wszystko. Siema Pok, taki jest koszt czas wymiany pasty i termopadów Xbox One X. Wymieniałem samą, ale dalej chodzi głośno. No nie gadaj, że ściągnąłeś termopady z Xbox One X. Nie gadaj. Boże, dlaczego? To można było dać, ale na potrzeby testów nie trzeba. Sensowne spa to tam od 300 zł jest liczone. No. Ale to jest brudne. Ja pierdzielę. Dobra, musimy sobie ustawić tą konsolę. Ona nawet tu od przodu. Panie, ty chcesz kupować tylko za 1500, a u nas w firmie serwisant przyszedł sprawdzać UPS-a wartego czyścika i oczyścił byle odkurzaczem z marketu i to w dodatku wiekowym. No widzisz, tak to bywa. Chciałem kiedyś kupić sobie taki odkurzacz ESD, bo w ogóle było wielkie seranie na ESD. Wszystko miało być ESD. Nawet taśmę kupiłem. Buty ESD przecież mam. Ale z biegiem czasu inaczej na to patrzę. My, serwisy, mamy robić swoją robotę dobrze, szybko, starannie, jak najlepiej i tyle. A nie, że musisz mieć jakieś ESD nie wiadomo jakie, tylko że kiedyś jak człowiek zakładał firmę ponad 10 lat temu, to myślał, że nagle jak będziesz miał więcej ESD, to więcej klientów będziesz miał dzięki temu. Czasy się pozmieniały. Wiadomo, jakaś tam podstawowa ochrona, uziemienie i tak dalej powinno być w podstawowej formie. Ale bez przesady. Dobra, odpalamy konsolę, zobaczymy czy działa jeszcze. Ej, miałem mówić, wentylator nie kręci. Dopiero teraz zaczął kręcić. Pad. Pad. Witam, próbowałeś już, nie doczytałem, sorry. Jest obraz? Jest obraz, dała obraz. Please, zrób ankietę. PlayStation versus Xbox. No dobra, niech będzie. Niech będzie, czekajcie. Dodaj. Rozpocznij ankietę. PlayStation i tak wygra. Bankowo. Na czym grasz? Jak to się źle pisze. PlayStation. Xbox. Dodaj opcję. Laptop. Laptop. A, dysku nie podpiąłem, spoko, racja. PC.
Macie ankietę. Dysk. No dobra, konsolę musimy wyłączyć. Na nerwach żony. No. Bo ja mam tak, wiadomo, większość tutaj ludzi jest dorosłych. Ma już partnera. Stałego. Partnerkę. To mało rzeczy w życiu daje tyle radości, co wkurzenie żony, małżonka. Chyba się z tym zgodzicie, nie? Jest taka, jak szpilkę taką wkujesz. To ci to sprawia frajdę, no kurde. Nikt mi nie powie, że nie. Jak ją tam trochę wkur, nie? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja tak mam. Dobra, odpalam jeszcze raz. A jak PC plus Xbox, to co mam wybrać? To oni wybierają. Dobra, lecimy, próbujemy, zobaczymy. Tu jeszcze pył, wy tego nie widzicie, ale tu nawet ruszając łapami zaczyna się kurzyć. Gdzie jest to Kinder Bueno? Pilna praca do nocy. O, już nie wracaj do domu. Spoko. Jest obraz. Pad się sparuje. Ciekawe, czy działa bezprzewodowo. Działa. Płyta. Płyta czysta, wypolerowana. I sprawdzamy, czy moja robota jest dobra, czy gówniana. Taka mogła być ankieta. Próbujemy. Rolki do zmiany. Zobaczymy, czy czyta płyty. Siemanko, pytanie. Lenovo Gaming 3 rozładował się i nie uruchomił. Nawet się podładował. Co mogło się stać? Myślę, że problem z gniazdem zasilania. I widzieliście? Słabo płyta weszła. Było słychać, jak nie daje rady je wciągnąć. Impressive. Witam. Czy lutownica kolbowa z Lidla z regulacją temperatury dla amatora to dobry sprzęt? Pozdrawiam Ciebie i Miecia. Wiesz co, tutaj to jest ciężki temat, bo dla niektórych słowo amator to jest sprzęt, gdzie kupujesz na 1500 zł, nie? To już w ogóle... Na pewno będzie się tym topornie lutowało, jakby nie patrzeć. Będzie ciężko, ale zależy, ile masz cierpliwości. Ale już ci napisał Konrad. Lutownica z Lidla z gówniana. Ja też tak zakładam. Dobra, zobaczymy, jak działa wysuwanie płyty. Działa lepiej niż wcześniej, no ale i tak działa słabo. Kurde. Tragedia. Wiesz, on albo tryb, albo rolki. Tutaj najlepiej będzie wymienić jedno i drugie, jakby nie patrzeć. No bo słabo. Ale dziwnie chodzi. Dawno nie słyszałem takiego napędu mieciu. Ja właśnie ten tryb wyczyściłem, bo tam ta zębatka nie wchodzi do końca. Dziwne. On wcześniej też terkotał. Ale nie miał siły, wiesz, wciągnąć, wyciągnąć, bo rolki ślizgały. Teraz wciąga spoko, no ale kultura pracy trybą. No chodź, nie ten guzik, dawaj. No, ledwo co? Kurde. Kiedy naprawa jakiegoś Xboxa? Nie wiem. Rzuć nim o podłogę. Działa jak niszczarka do papieru. No, działa słabo. Dobra, szybko ją rozbiorę. Zmienimy te rolki i ten tryb i zobaczymy, jak wyjdzie. 21.16. Myślę, że za 15 minut będzie już final test. Mieciu gdzieś mi tu napęd dawał. Wiecie, jak to zawsze można zrobić? Można kupić cały napęd, wymienić jeden do jednego i się nie bawić. Tam jakieś tam przeróbki, cudawianki. Ale to nie o to chodzi. Żeby nie generować nie wiadomo jakich kosztów, trzeba regenerować elementy. Więc zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Zaraz ją rozbierzemy. I wyjdzie nam, ile czasu będę się z tym bujał.
ale widzicie, teraz najgorsze jest to, żeby dobrać się do tej konsoli. Trzeba do jasnej cholery. Ej, Mietek! Patrz, te rolki! Kurde, nie wiem, czy będzie widać. One są tak jakby... No dawaj, ostrz, ostrz, ostrz. Come on! No patrz, jaki drań. Nie chcę ostrzyć. How dare you? Na łapę. Ale muł bagienny. Dobra. No nie widać tego za bardzo. Ta rolka jest krzywa. Widać, jak ma takie jakby wgniecenie. Widać nawet. W tym miejscu jest taki uskok. Bo to chyba myłeś. Myłeś to, nie? On był robiony, ten napęd. No i widzicie, ten napęd jest w środku. Ładny, czysty. Pochodzi z jakiejś naszej konsoli z demontażu. Ogólnie, no o wiele ładniej to wygląda niż tam. Dobra. Bez pitolenia. Zabieram rolki. Pyk. Przełożymy rolki plus tryb. I jeszcze przydałoby się co... A to jak zdemontować? Ja tak głęboko tego nie rozbierałem, kurde. Mieciu? No a ty jeszcze wymieniałeś ten tryb? Ten może być. Musisz wcisnąć w dół i tam ciężko, ale wyjdzie. Impressive. Wiesz co, no może wyjdzie, zobaczymy. Jutro Dzień Kobiet, co tam ciekawego dla żony przygotowane? Nic, kurde. Ja jestem. Ja ogólnie chciałem iść do kina na Creed'a nowego. Dobra, wyciągamy tryba. Zobaczymy. Chciałem iść do kina na Creed'a i póki co ciężko. Chciałem iść do Heliosu, na tą salę Dream. Niestety projekcje są, jakby nie patrzeć, o godzinie 15. Dla mnie to pomyłka jakaś. Pomyłka, więc szkoda. Wiem, że ze mnie gówniany romantyk. Wymiana SSD w Xbox Series X na większy. Dasz radę? Nie, nie dam rady. Więc... 24 marzec. Jonathan Wick 4. No widzisz... Lutownica T12 spoko, wersja OLED. No T12, T245, ta Skate Media. Za 500 zł można już kupić naprawdę sprzęty, którymi się komfortowo pracuje. Nasz Mieciu używa tej właśnie Skate Media T245 i jest zadowolony. Robi tym większość robótek. Dobra, pyk. Dziękujemy, ale już nie powtarzaj. Słuchajcie, nie piszcie w kółko tych samych rzeczy na czacie, bo to jest męczące jednak. Więc proszę was, nie powtarzajcie się. Wystarczy raz napisać. Kto ma zobaczyć, to zobaczy i będzie w zupełności jak najbardziej ok. Dobra, to na bok. I znowu, rozbieraj go. Rozbieraj ją. A wykrakałem z tymi rolkami, że są takie brzydkie. Było coś na rzeczy. Były paskudne. I tyle. Napisałem o dwa razy. Nie przesadzajcie. Spox, czy będzie event z okazji rocznicy serwisu? Rocznica to w sumie była tak śmiechem, żartem, to my kiedy my weszliśmy do serwisu tak na full? Chyba w marcu od pierwszego. Nawet wiecie co, przegapiłem ten temat. Ej, jest mi teraz smutno trochę. Bez kitu, wypadło mi to z głowy. No ale co zrobić? Negan napisał, nie proś o komentowanie filmów i osoby, bo się powtarzasz. Ojeju, ojeju, Negan, Neganku, chodź tu, przytulę cię. Chodź, chodź tu do mnie. Aleś, kurde, napisał.
Jeju. Chodź, nagram z tobą materiał. Złapiesz lutownicę w rączkę, a ja ciebie za kolanko. Ty chamie niemiły. O, jak ja to lubię. Kiedy znowu grane na VR w horror? Never ever. O, i teraz za drugim razem widzieliście, zasilacz wypiął się sam praktycznie. Git majonez. XD, no dokładnie. Wiem, jestem aroganckim chamem. Życie. Życie. Life is brutal. Dobra, wyciągamy. Bach. I znowu do napędu dojść. Dobrze, nie skręcałem tego na te wszystkie śruby. Tak czułem, że gówno z tego wyjdzie. Siema, opłaca się przejść z PS4 Pro na PS5 z VR 2? Myślę, że tak. A, tych śrub nie wkręciłem. Kurde, zapomniałem. Myślę, że warto, jak ci finansowo stać na to, no to idź. Pyk. To jest multum śrubek, multum wszystkiego, żeby kurde bele zrobić taki temat. O, bo mi zaraz wyleci ten śrubokręt, poleci w laser i będzie krecha na laserze. Zjedz Snickersa. Ta. Megan, ale chyba kupę. Ile zajmujesz się tym, co robisz? 2,5 roku robię, słuchaj. Dobra, teraz tak, zabieramy rolki, robimy zoom, cyk. No i nic, wyciągamy te rolki, jedną, drugą. To tak samo, tu wkładamy śrubokręcik, bak, podnosimy, pyk. To przesuwamy, ta opcja do dołu. Teraz zabieramy tą rolkę. No chodź tu. Dobra. I pytanie, czy coś tu jeszcze może się... Wiecie co, tak patrzę. Tam w środku możliwe, że ta śruba się poluzowała na jednej rolce i to ona robi pupę. No tak, a ty wyciągałeś w ogóle ten element plastikowy stąd? Dużo zabawy jest. On na środku ma taki... Bo tu wiesz, sporo jest ryzyka, że to ten tryb, to on lata i on strzela. I on się nie napina. No kurde. Ciekawe. Albo zobacz z drugiej strony napędu, bo jak tu było tak brudno, to ten też może być. Nie, ja z tamtej strony wszystko wymyłem, człowieku. No ale, o, smar jest w tej dziurze. Dobra, próbujemy. Wsadzamy te nowe elementy i co by się nie działo, kończymy na dzisiaj. Zobaczymy, czy to pomoże. Czy miałem rację, czy gówniany ze mnie serwisant i czas się pakować, zamykać ten burdel i jechać do Niemiec na ogórki. Swoją drogą to bym czasami tak chciał pojechać. Ale ponoć na ogórkach się już nie da zarobić. Dobra. Tryb wsadzony. Jest. Rolka numer 1. Trzymam ją. Wkładam tu. Nie ta strona. Come on, pyk. Teraz ten ząbek. Rolka numer 2 z tego zestawienia. To jest ta dziwna taka. Dobra. O. Teraz musimy to zaś wdusić. Działa, przesuwa się. Można u ciebie zrobić skalpowanie zwykłego procka do PC AMD Ryzen 5 59X. Mam na myśli wymianę pasty na lepszą, bo fabryczna nie daje rady. Niestety nie mam do tego sprzętów. A nie chcę ryzykować, uczyć się na czyimś materiale, bo procesor nie kosztuje 50 zł, tylko nie wiem, 2000. Wiadomo, lepiej dodać do gościa, który to robi na co dzień, ma sprzęt, wiedzę, doświadczenie. Takiego zawsze jestem zdania. Nie szukać na siłę gdzieś tu na miejscu, dajmy na to, czy nawet jakiegoś wariata z YouTube'a, bo oglądasz, tylko dać do gościa, który faktycznie zrobi już tego krocie. Zapewne gdzieś tam na jakichś grupach overlockerskich, na Facebookach, myślę, że się ludzie ogłaszają.
no i dają znać, że robią tego typu usługę. Zresztą masz tego Wave'a PC z Poznania. Dawid, myślę, że śmiało by ci zrobił ten temat. Także wpisz sobie w internetach Wave PC i proszę ja ciebie, skontaktuj się z nim. Myślę, że ogarnie. Ja zwyczajnie w świecie nie mam tej maszynki do wykonywania delidu. Szybko byś z tych ogórków przyjechał. Szybko to bym na tych ogórkach schudł. Nie, Mieciu? Pytanie, czy byś więcej zbierał, czy ja? Nie lubię ogórków jeść aż takiej ilości. Także... A ty się nie interesuj, czy ja będę jadł je, czy co. To cię to obchodzi. Dobry ogórek nie jest zły, tak? Dobra, wkręcone mamy zaś puzzle. Składamy puzzle. I to jest smutne, że na potrzeby testów i tak trzeba całą tą platformę, kurde, poskładać. Nie da się zrobić tego na krótko, na tu i teraz. Tylko jest zabawy od cholery. No ale cóż, takie uroki, nie? Więc my średnio lubimy naprawiać napędy w PS4 Pro. Na szczęście rzadko się psują. To trzeba dodać, trzeba powiedzieć. Konsole PS4 Pro mają... Rzadko w nich ogólnie siada napęd. Bardzo rzadko. Ogórki się zbiera należąco na tak zwanych samolotach. Co kurde? Nie wiem. Ja w Polsce zbierałem w domu rodzinnym. Normalnie zrywałem. Do wiaderka. A to może tam jakaś inna technologia. Dobra, pyk. A, antena. Spoks. Źle. I słuchajcie, jak składamy tą konsolę, trzeba zwrócić uwagę na anteny. Czasami one się podwijają i chowają się. Ta antena w tym miejscu uciekła mi tam pod kadłub metalowy. Trzeba delikatnie podnieść kadłub i ją wydobyć. O. Tylko nie szarpać na siłę, bo się urwie końcówka. Jak tu się urwie końcówka, jest do dupy. Więc... Dobra, już tej góry nie będę przykręcał, bo wystarczy. Słuchajcie, jest już późno. Jest 21:30, a mam do obejrzenia The Last of Us, najnowszy odcinek. Wczoraj już z żoną nie daliśmy rady, bo już było za późno. Więc zrobimy to dzisiaj, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że moja żona ogląda kątem oka, ucha. Także żono, oglądamy dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będą takie flaki z olejem jak poprzedni odcinek. Tylko proszę mi tu nie spoilerować. Śrubki. Co wy piszecie? Masz większe pola i leżysz na skrzynkę przymocowanym do traktora i na taśmociąg wrzucasz ogórki. Ja pierdzielę, jak małe chińczycze rączki na linii produkcyjnej od elektroniki. Lipa, ostatni odcinek. Nie polecam. No i już zaspoilerował. Jezu. A ja dopiero zacznę grać w The Last of Us w wersji na PS4. O, widzisz. No, gra jest dobra. Fajnie skonstruowana. Tylko trzeba brać na to poprawkę, że ona wyszła 10 lat temu, nie? No, ale mimo wszystko świetny tytuł. I tam robi fabuła. O, Daniel napisał, że przed live zaczął oglądać, no ale live jest, więc wskoczył do pomocy. Więc przepraszam cię, że kurde, jesteś tu, a nie tam. Sorry. Także anteny tylko podepnę. Dlaczego? Bo nie chciałbym, żeby się gdzieś ta antena przesunęła, zrobiła zwarcie. Bo byłoby kulawo. Dobra, to wpięte. To. Spoko. Dysk twardy tym razem będę musiał przykręcić, bo on będzie się ruszał w lewo, w prawo. Śrubka od dysku. Gdzie można się skontaktować, aby wysłać filmik, co się dzieje z Sonką? Nagraj materiał.
wyślij link na maila. I tyle. Także będzie tak najlepiej. Właśnie, jak ankieta? Jak ankieta? Zaś mi nie pokazuje całej ankiety. O, 35% ludzi gra na PlayStation. 38% pecety. Dużo. No to niezły wynik. Dlatego właśnie na przykład u nas na kanale ja tak czy siak jestem, mówię, PlayStationowcem. Wolę PlayStation niż Xboxa jako interfejs i gry. A za konstrukcję bardziej cenię Microsoft, bo lepiej wykonują te konsole. Aczkolwiek też się psują. Nawet bardziej chyba niż Sony. Dobra, ustawiamy teraz konsolę. Tak, żeby się tu nic nie zwarło. Pozabieram te śrubki, żeby lipy nie było. O. Przełączymy sobie. HDMI pierwsze. No, wtraw do dziury. Poszło. Prąd. 24,3. Widzicie to? A nie, nie widać, bo ta dzida zasłania. Dalej nie widać. Nie zobaczycie temperatury. Ciul tam. Odpalamy ją. Jak myślicie? Wciągnie fajnie, czy będzie znowu... Ja nie grałem i nie oglądałem, tylko samochodówki. Jakieś 50 zł miesięcznie kosztuje HBO Go. Dobrze, że te konta można dzielić. Niektóre te serwisy streamerskie udostępniają tą możliwość. Składacie się w 2-3 osoby, najlepiej znajomi. Tworzycie 3 profile, czy tam ile. I to działa, tak działa. YouTube Premium. Dużo osób na przykład w komentarzach narzeka, że jest dużo reklam podczas filmów sobotnich, czy live'ów i tak dalej. Słuchajcie, wystarczy kupić sobie konto YouTube Premium. Kosztuje to ile, Mietek? 50 zł na miesiąc. Sporo siana, tak. Ale można używać to na ile osób? 6? Na 6 osób legalnie. 50 na 6, ile to? 8,50, nie? 8,50 miesięcznie kosztuje cię wtedy, że nie masz reklam. Ja na przykład nie mam, mam tego YouTube'a zalogowanego w telefonie, w telewizorze, na 2-3 urządzeniach, bo w tym samym czasie nie używam tego, nie? Więc to jest spoko. Dobra, próbujemy znowu. Płytę. Patrzymy. Uwaga! Dalej z dupa! No jak? Żenada. Traktor się uruchomił. Bez kitu. Co tam jeszcze jęczy? Wciskamy eject. Chyba nie podłączyłem tasiemki. Bez kitu. Musiałem jej nie podłączyć. Dobra, padem to wyciągniemy. Wyjmij dysk. Ale patrz, wychodzi teraz zajebiście. Normalnie ją wypluwa, jakby chciało ją wyrwać. Wkładam jeszcze raz. Wchodzi ciut gorzej. No ty dzido. Nie jest to miłe. Nie jest to miłe, patrz. Jeszcze raz. Come on. To muszą być te tryby. To... Hej, pozdrowienia z okolic Mielca. Dzięki, Julek Ogórek. Usłyszałeś o ogórkach z Niemiec i napisałeś. Obstawiam, że gdzieś tutaj może być problem. Ten trybik może... Słuchaj, bo on jest przykręcony na śrubę.
ten tryb. Przerabiałem ten temat w konsoli Krzyśniaka. Też dopiero wymiana rolek pomogła. Mycie pomogło na tydzień. Tylko, znaczy, u nas mycie przeważnie pomaga na bardzo długo, bo dajemy gwarancję na to wszystko. Przy czym i tak konsola chodzi jak traktor, więc tutaj widać dwa tryby. Jeden i drugi. Jest spora szansa, że śruba się wykręciła trochę, bo tu jest jedna śruba w tym miejscu, tam jest dalej druga, może jest wykręcona i one ledwo co nachodzą na siebie. Czy PS3 Steam też trzeba ściągać cela, czy wystarczy samą pastę wymienić? Pozdro. Zależy, który model, jak masz Steam 2004, może inaczej, jeżeli konsola chodzi cicho, nie wymieniaj pasty, nic ci to nie da. Sprawdziłeś, czy jest sprężynka ok? Która sprężynka? Tu dziura była taka. Powinna być sprężynka, z tego co mi się wydaje. Sprężynka? Ty! To on rzęzi! Ja pierdzielę. Przedaż śrubokiem, to ją dociskasz i ona dopiero... Impressive. Ty, bo oni to było mocno rozwalone, wiesz? Jak jej nie ma, to ona opada ten tryb... Wiem. Faktycznie, zapomniałem o tym. No bo, zobaczcie, ten napęd... Dziękuję szefie za napęd. Prawe, chyba VR, chyba właściciel VR napisał. Dzięki, nie zobaczyłem. W tym, do tego napędu nikt nie wkładał śrubokręta, nie? On jest original, nie będę używał innego określenia, wiecie o co chodzi. I tam w środku siedzi sprężyna. I mieliśmy taką sytuację, tak jak Mieciu tu podpowiada, że coś rzęziło, bo ten tryb ociera. Ty, no tutaj nie ma tego. Poczekaj. Wiesz co? Nie, to jest nieruchomy element. Przerabiałem ten temat. Kurde, drugi raz się pojawiło. To jest ten element. Tam jest smaru dużo nawalone, aż wychodził górą. W facie była sprężynka. Pamiętasz to jedną, co mieliśmy taką problematyczną? Co się zastanawialiśmy tyle, a to... Dobre. Fajnie, że... Nie wiem, co jest zepsute. Tak w skrócie, obstawiam, że... No, jeszcze raz to pokażę. Trzeba wymienić tamte dwa tryby. Taka jest moja diagnoza. Dzisiaj tego nie robię, bo jest późno, trzeba się obejrzeć serial. I tyle. Napęd tak czy siak lepiej działa, bo widać, że wciąga, wyciąga o wiele lepiej, bo wcześniej on nie miał na to siły. Tylko, że coś terkocze. How dare you? Ile wyszła naprawa tego USB-C w PlayStation VR? Za naprawę powiedziałem ogólnie 400 zł. Tam jeszcze klient chciał ekspres, ale tego nie doliczamy. Więc tyle to wyszło. Wyjmij płytę. Wyjmij. Uszczelka pod głowicą do wymiany. Dobra, pokaż paczkę z PS5. Jasne. Dobra, kończymy na dzisiaj temat tej konsoli. Rozbiorę to jutro. Znowu trzeba będzie rozebrać, sprawdzić te tryby. Może na drugim kanale nagram rozebranie tego na spokojnie i zobaczymy, czy się uda ustalić co i jak. Paczka z PS5. O Jezu. Aż mi się nie chce tego pokazywać. Żeby nie było adresu widocznego, bo będzie ból dupy. To ona. Proszę nie komentować, proszę nie używać wulgaryzmów, słów potocznie uznawanych za obraźliwe. Wstrzymajcie się, ja też nie będę nic mówił. O, duża paczka, nie? Spoko, ta wysokość, zajebiście. Teraz przekręcamy. I patrzcie to, została zmiażdżona. A wiecie dlaczego? Bo w środku nie ma wypełniacza. I
ta paczka się zatrzymała tutaj. Widzicie to, nie? Teraz druga strona. Tu już trochę lepiej. No i Mieciu tylko otworzył to. Są moja kurka. I dalej nie wiemy, co jest, bo nie wyciągałem tego. Ej, ona jest w siatce chyba. O, patrzcie. Czekajcie, udam formularz. Tego się nie powinno na live pokazywać. Kurwa. To jest tragikomedia. Ej, ty se jaja chyba zrobił. Co to jest w ogóle grane? Ale jajca. No. Ja bym tu jeszcze jajka dorzucił do środka, jak już są te wytłaczanki, to słowo daję. Może nie jest to do końca grzeczne z mojej strony, ale bardzo mnie to... Znaczy, przeraża mnie to, ale jednocześnie śmieszy. To jest śmiech ze łzami. O kurde. Trochę to wygląda jak zwłoki. Ona centralnie wygląda tak, jakby ktoś miał ją, wiecie... zategować w folię, w taśmę i jeb ją, kurde, do tego, do wody i utopić dzidę. Nie wiem, czy nie nagram filmu na sobotę o tej konsoli. Ma problem z napędem. Nie będę jej otwierał dalej. Kończymy tym optymistycznym akcentem. Błagam was. Wysyłajcie sprzęt lepiej zapakowany. Naprawdę, proszę was. Wystarczy na dzisiaj. Zmykam. Dobrej nocy. Ja wracam do domu oglądać The Last of Us 2. A z tą konsolą możliwe, że pojawi się materiał. Nie wiem, czy na tym kanale, czy na drugim. Jak chcecie, wbijajcie na drugi kanał. Raczkuję. Także zobaczymy. Więc widzicie, co się dzieje. To jest chyba... A nie, miałem mówić, to jest wersja All Digital. Nie. To ma napęd, bo ta konsola ma ponoć uszkodzony napęd. Pytanie, czy ona jeszcze działa. Bo przy takim pakowaniu wystarczy, że raz walnęła o paczkę czy o podłogę, szlak trafił PS5. Gwarancji nie będzie, znaczy się reklamacji w DPD, bo paczka jest gówniana zapakowana. Oby się z tego nie zrobiło 3000 złomu. Kończę, słuchajcie. Jeszcze wyłączę ankietę, pyk, zakończ. Jaki mamy wynik ankiety? Podsumowanie. PC na pierwszym miejscu, 37% osób. PlayStation, drugie miejsce, 35% osób. Xbox, 15%. Trzecie miejsce i czwarte miejsce, laptopy, 11%. 1900 głosów. Dziękuję, słuchajcie, za uwagę. Było miło. Widzimy się może w czwartek na porannym live'ie. Może nawet z nią polecimy na live'ie rano. Także, jak się nazywa drugi kanał? Wielki Elektronik Shorts póki co. Nazwa kanału jest strasznie myląca. Miały być tam shorty, głupie filmy, natomiast wstawiam tam filmy bez przycięć, jak leci. Co się nagra, jak się nagra, tak wskakuje. Także, do zobaczenia. Bon voyage, ludziki, i do następnego. Klikam zakończ, więc mnie już tu nie ma, a wy...